przechadzka z przyjacielem. On jak zwykle z głową w telefonie, więc tęsknie spoglądasz w niebo. Słońce wygląda dzisiaj jakoś dziwnie, jak gdyby było otoczone tęczowym pierścieniem. Reakcja twojego towarzysza, gdy mu to wskazujesz, jest dość dramatyczna. Okej, po pierwsze, nie gap się na to, bo oślepniesz, a po drugie, musimy się schować, bo zaraz zacznie lać jak z cebra. Ale o co to całe halo? Halo albo tarcza słoneczna to niechybny znak, że zanosi się na śnieg albo deszcz. Jest to zjawisko optyczne, które wywołują chmury złożone z kryształów lodu, występujące na wysokości 6 km. Światło słoneczne załamuje się na kryształkach, podobnie jak tęcza tworzy się na kroplach wody. Choć niezwykłe zjawisko przyciąga wzrok pod żadnym pozorem, nie patrz na nie bezpośrednio. Światło ultrafioletowe może uszkodzić siatkówkę oka i doprowadzić do trwałego upośledzenia wzroku. Do ochrony wystarczą porządne okulary przeciwsłoneczne. Halo trwa około 40 minut. Można też czasami zaobserwować je nocą wokół księżyca. Przyroda wysyła też inne znaki ostrzegawcze dla tych, którzy potrafią je odczytać. W okolicy, gdzie regularnie występują osuwiska, drzewa z czasem wykrzywiają się w charakterystyczny kształt. Jeśli dostrzeżesz takie koślawe drzewa, lepiej pozostań na równym terenie. Chyba, że jesteś amatorem mocnych wrażeń. Ani jednej chmurki na błękitnym, czystym niebie. Słoneczko przygrzewa. Krótko mówiąc, wymarzona pogoda na spacer po plaży. Nagle zauważasz, że linia wody ustępuje i to tak daleko, że na odsłoniętym dnie widać kawałki koralowców, małe ryby i inne morskie stworzenia. Jest to oznaka nadciągającego tsunami. W takiej sytuacji należy natychmiast wycofać się na z góry upatrzone pozycje. Fale tsunami powstają w wyniku podwodnych trzęsień ziemi i uderzają w ląd nawet z prędkością 800 km na godzinę. Pojawiają się głównie na wybrzeżach Oceanu Spokojnego, ale po co ryzykować? Pas wzburzonej wody w strefie przybrzeżnej często sygnalizuje prąd strugowy. Takie prądy powstają na skutek załamywania się fal w strefie przyboju. Są bardzo silne i niebezpieczne, więc lepiej trzymać się od nich z daleka. Na szczęście dość łatwo je dostrzec. Wskazuje na nie rozbita fala przepływu albo wodorosty unoszące się na wodzie w przeciwnych kierunkach. Jeśli jednak podczas pływania zaskoczy cię kiedyś prąd strugowy, postaraj się za wszelką cenę utrzymać na powierzchni, ale nie marnuj energii na walkę z prądem. Wołaj o pomoc. Pozwól, aby prąd unosił cię w swojej cyrkulacji i czekaj na dogodny moment, aby wyrwać się na bok, po czym płyń ukośnie w kierunku brzegu. Jeśli zdarzy wam się pływać w oceanie w towarzystwie ławicy rekinów, czas rozważyć pewne decyzje życiowe. Dobra wiadomość jest taka, że być może wcale nie są zainteresowane obiadem, a po prostu uciekają z rejonu sztormu tropikalnego albo wręcz huraganu. No dobra, jest to częściowo dobra wiadomość. W każdym razie rekiny są wyczulone na takie rzeczy i przed załamaniem pogody na powierzchni morza chowają się w głębinach. Ty natomiast wracaj na brzeg. Zwierzęta już od zamierzchłych czasów oferują człowiekowi doskonały system ostrzegawczy. Owady, szczury i węże masowo opuszczają swoje gniazda na kilka dni przed trzęsieniem ziemi. Naukowcy do tej pory nie rozumieją, w jaki sposób zwierzęta wyczuwają niebezpieczeństwo. Według niektórych teorii wychwytują zmiany w wibracji powierzchni ziemi bądź ultradźwięki pochodzące z epicentrum. Zwierzęta z natury unikają ludzi, więc fauna zmierzająca prosto na człowieka musi ku temu mieć dobry powód. Takim powodem może być na przykład pożar lasu. Niektóre płazy, na przykład żaby, ropuchy oraz salamandry, szukają schronienia zakopując się pod ziemią, a inni mieszkańcy lasu po prostu biorą łapy za pas. Jeśli za biegnącymi zwierzętami zauważysz dym, możesz być pewien, że powinieneś umykać razem z nimi. Człowiek nie zawsze musi w takich sytuacjach polegać na zwierzętach. Włosy stające dęba, drgające elementy biżuterii to sygnały, że gdzieś w pobliżu wkrótce uderzy piorun. Jeżeli jesteś poza domem, pamiętaj, w takim wypadku pod żadnym pozorem nie stój w pobliżu wysokich obiektów. Nie kładź się na ziemi. Trzymaj się z dala od wody. Nie szukaj schronienia pod samotnym drzewem. Nie stój na otwartej przestrzeni. No i na pewno nie wchodź na dach Empire State Building. Ten nowojorski wieżowiec jest rażony piorunami setki razy do roku.
Lubisz sporty zimowe w górach? To świetna zabawa, ale niesie też pewne ryzyko. Lawiny przemieszczają się z prędkością nawet 130 km na godzinę, więc niełatwo uciec przed takim zagrożeniem. Chyba, że potrafisz rozpoznać pewne znaki ostrzegawcze, jak na przykład spękany, pokryty szczelinami albo przewiany śnieg. Tudzież, cóż, pędząca po zboczu gigantyczna biała ściana. Czasami światło słoneczne przebijające się przez chmury burzowe daje zielonkawy odcień. Nietypowy kolor nieba lepiej obserwować z bezpiecznego miejsca, bo zwykle zwiastuje potężną burzę z gradem, a nawet tornado. Chowanie się w piwnicy to żaden powód do wstydu. Wiadomo, że aktywne wulkany mogą być niebezpieczne, ale co z jeziorami, jakie często tworzą się w kalderach? Zbiornik wodny na obszarze aktywnym wulkanicznie przypomina mocno wstrząśniętą puszkę napoju gazowanego. Tocząca się pod ziemią magma wypycha na dno jeziora duże ilości dwutlenku węgla, który tylko czeka na uwolnienie. Delikatną równowagę mogą zakłócić choćby krople deszczu uderzające w powietrzu, a wtedy... bum! Morze jest fascynujące, ale bywa też nieprzewidywalne. Dwa zderzające się ze sobą prądy morskie tworzą czasami charakterystyczny wzór na powierzchni wody. Taki obszar nazywa się morzem skłóconym albo kwadratowym i jest wyjątkowo niebezpieczny dla pływaków, surferów, a nawet statków. Podczas spaceru po plaży, najwyraźniej każda dobra historia zaczyna się od takiej przechadzki, natykasz się na jaskinię. Czujesz się jak odkrywca i po prostu musisz ją zbadać, ale przed wejściem zerknij na księżyc. Jeżeli jest akurat pełnia, eksploracja przybrzeżnych jaskiń nie jest dobrym pomysłem. Poziom wód morskich jest związany z oddziaływaniem grawitacyjnym księżyca. Oddziaływanie jest najsilniejsze właśnie podczas pełni, a zatem odsłoniona po odpływie jaskinia podczas kolejnego przypływu może zostać zalana. Chmura stropowa to widok zarazem imponujący i niepokojący, zwłaszcza dla tych, którzy nigdy o czymś takim nie słyszeli. Jednak widzowie jasnej strony wiedzą, że na ten widok należy się oddalić, gdyż nisko zawieszone, skłębione kumulusy dochodzące do 8 km nieodmiennie zwiastują co najmniej silne burze, a często formują się w nich tornada. W 2009 roku pewien Włoch wraz z całą rodziną postanowił opuścić dom na widok migających światełek za oknem. Przesadna reakcja? Niezupełnie. Wkrótce potem opuszczoną przez nich miejscowość i całą okolicę nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Tajemnicze zjawiska świetlne obserwowano już od wieków, a niektórzy widzieli w nich sygnały pochodzące z kosmosu. Z początku świat nauki podchodził do tego sceptycznie. Jednak gdy w połowie XX wieku dziwaczny fenomen udało się sfotografować, naukowcy nie mogli go dłużej ignorować. Dość szybko udało im się ustalić związek świateł z aktywnością tektoniczną. Wkrótce potem odkryto dokumenty sprzed setek lat wspominające o podobnych światłach. Według niektórych zapisów oraz obserwacji są to niebieskawe płomienie wyłaniające się z ziemi tuż przed wstrząsem sejsmicznym. Naukowcy do tej pory nie potrafią podać jednoznacznego wytłumaczenia tego fenomenu. Na koniec jeszcze jedno ostrzeżenie związane z oceanem. Lepiej nie pluskać się w miejscach, gdzie morze przybiera czerwono-brązowy kolor. Odpowiedzialne za czerwoną falę toksyczne glony występują w morzach i oceanach na całym świecie. Trzeba na nie uważać nawet, gdy woda ma normalny kolor. Są szkodliwe dla zdrowia, więc w przypadku kontaktu z glonami należy jak najszybciej się umyć w czystej wodzie. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Nasze słońce jest dość nudne. Nie ma w nim niczego nadzwyczajnego, zwłaszcza, że we wszechświecie istnieją miliony podobnych żółtych karłów, a jednak kochamy je. To w końcu jedyna życiodajna gwiazda, jaką mamy. Co ciekawe, nie zawsze tak było. Dawno temu Słońce miało bliźniaka i to złego. Co się z nim stało? Zaraz wam o tym opowiem. Oto wielki obłok molekularny, czasem nazywany ciemną mgławicą. Znajdują się w nim gazy, pył i gwiezdne filary. Tego typu obłoki nie mają wyraźnych granic i często przybierają niesamowite kształty, a niektóre można nawet zobaczyć gołym okiem. Spójrzcie kiedyś nocą na bezchmurne niebo, a dostrzeżecie ciemniejsze plamy w całej Drodze Mlecznej. Dokładnie w takim miejscu 4,5 miliarda lat temu narodziło się Słońce. Powstało w jednym z obłoków molekularnych, przez który dawno temu przechodziły fale energii.
spowodowały nagromadzenie i skompresowanie materii, w wyniku czego pojawiły się gęste jądra. W ten właśnie sposób narodziła się protogwiazda. W młodym wieku była zaledwie kulą letniego wodoru i helu, ale potem, miliony lat później, temperatura i ciśnienie w jej wnętrzu wzrosły. W rezultacie doszło do narodzin gwiazdy, naszego ukochanego Słońca. Jednak niecała zawartość obłoku się w nie przekształciła. Pozostała materia zaczęła obracać się wokół nowo powstałego ciała niebieskiego. Jak pewnie wiecie, stopniowo zmieniała się ona w planety, uwzględniając Ziemię, i właśnie w ten sposób powstał Układ Słoneczny. Niewykluczone, że w tej opowieści czegoś brakuje, mówiąc dokładniej, kolejnej gwiazdy, która powstała wraz ze Słońcem, zaginionego bliźniaka zrodzonego z tej samej materii i w tych samych warunkach. Dlaczego jednak uznajemy, że w ogóle istnieje? Niedawno naukowcy zastosowali modele statystyczne, aby dowiedzieć się czegoś więcej o narodzinach gwiazd. Wykazały, że zazwyczaj powstają one w gromadach lub mają co najmniej jednego bliźniaka. Po dalszych badaniach potwierdzono, że to prawda. I większość gwiazd zrodzonych wewnątrz obłoków molekularnych posiada kompana. Czasem zostają razem, na przykład gdy mniejsza gwiazda obraca się wokół większej. W ten sposób mogą powstać binarne, potrójne i inne układy gwiezdne. Bywa też, że ich drogi rozchodzą się na zawsze. Zapewne tak stało się również w przypadku Słońca. Może posiadało rodzeństwo, a nawet całą gromadkę braci i sióstr, a może był to bliźniak o podobnej masie i cechach charakterystycznych. Ale jeśli to prawda, to gdzie on teraz jest? Cóż, istnieje hipoteza, według której wspomniany bliźniak wcale nie jest taki dobry, jak mogłoby się wydawać. W latach 80. XX wieku naukowcy zaczęli dostrzegać w historii Ziemi pewien wzorzec. Zgodnie z nim, mniej więcej raz na 27 milionów lat na naszej planecie dochodzi do zagłady na wielką skalę. Dziwne, prawda? Co 27 milionów lat ma miejsce jakaś katastrofa na zawsze zmieniająca ziemską biosferę, zupełnie jakby odbywało się to zgodnie z harmonogramem lub cyklem. Później astronom imieniem Richard Miller zasugerował, że za tymi wszystkimi wydarzeniami coś stoi, mówiąc dokładniej, pewne ciało niebieskie. Według niego może to być karzeł zbyt ciemny, aby go dostrzec. Prawdopodobnie znajduje się 1,5 roku świetlnego od nas. Domniemana gwiazda podróżuje wokół Słońca po ogromnej orbicie, a pełen obrót zajmuje jej aż 27 milionów lat. Zbliżając się do Słońca, zaczyna wywoływać kompletny chaos i zmieniać trajektorię komet w obłoku Oorta lub w pasie Kuipera. W rezultacie wszystkie zaczynają gnać w naszym kierunku, a zderzając się z Ziemią powodują masowe wymieranie. Dokładnie tak jak w przypadku dinozaurów. Tę hipotetyczną gwiazdę nazwano Nemezis na cześć starożytnej greckiej bogini zemsty. Co takiego jej zrobiliśmy? Nie mam pojęcia. Być może nie podoba jej się fakt, że dawno temu Słońce zagarnęło dla siebie niemal cały pył i gaz z obłoku molekularnego. W rezultacie stało się dość dużą gwiazdą, podczas gdy Nemezis była skarlała i ciemna. Na koniec została wręcz zmuszona, aby odlecieć się w silną dal. Coś takiego wkurzyłoby każdego. Naukowcy wysunęli różne hipotezy, zastanawiając się, czym w zasadzie jest tajemnicza Nemezis. Może brązowym lub czerwonym karłem? Albo pozostałościami gwiazdy, której zupełnie wyczerpało się paliwo? A może to wcale nie jest gwiazda, a raczej samotna planeta większa od Jowisza? Czymkolwiek by nie była, jej istnienie to dla nas nic przyjemnego, a wszelkie próby odnalezienia tego tajemniczego ciała niebieskiego spełzły na niczym. Do tej pory nie udało się odkryć żadnych śladów Nemezis. Niedawne badania zanegowały teorię o cyklicznym, masowym wymieraniu. Gdy przyjrzymy się skamieniałością, zauważymy, że do katastrof dochodziło raczej w sposób losowy niż ustalony. Obecnie naukowcy powątpiewają w istnienie Nemezis, twierdząc, że każda gwiazda poruszająca się po podobnej orbicie byłaby bardzo niestabilna, przez co nie przetrwałaby aż tak długo. Jednak mimo bezsprzecznych dowodów, Nemezis zyskała niemałą popularność w sieci. Wspomina się ją w różnym kontekście, w artykule i newsach, a dziennikarze lubią przypisywać jej odpowiedzialność za wszelkie dramatyczne wydarzenia, takie jak uderzenia asteroidów, fale tsunami i inne. Wszystko to może wydawać się miejską legendą, ale nie zapominajmy o pewnej ważnej kwestii. Nawet jeśli Nemezis nie istnieje, nie oznacza to, że Słońce nigdy nie miało bliźniaka. Większość gwiazd rodzi się w towarzystwie, a prawdopodobieństwo, że i nasza miała rodzeństwo, jest bardzo wysokie. Po drugie, mogą istnieć dowody na obecność zaginionego krewniaka.
i kryją się one gdzieś w obłoku Oorta. Jest to ogromna chmura na pograniczu naszego Układu Słonecznego, obejmująca komety i inne skały. Według naukowców znajdują się tam wszelkiego rodzaju pozostałości i fragmenty tego, co zostało po narodzinach Układu Słonecznego. Stanowi więc swego rodzaju muzeum naszej przeszłości. W obłoku Oorta zauważono coś interesującego. Mówiąc wprost, region ten wydaje się zbyt masywny, a jego wygląd nie odpowiada naszym współczesnym modelom powstawania Układu Słonecznego. Za tę nadwagę odpowiada coś, co kiedyś znajdowało się w naszym najbliższym sąsiedztwie, a czego nigdy nie udało się odkryć. Gdy naukowcy uwzględnili w swoich obliczeniach drugie Słońce, wszystko zaczęło pasować jak ulał. Zaginiony bliźniak, niczym brakujący element układanki, doskonale wypełnia lukę związaną ze zbyt dużą masą obłoku Oorta. Można więc z pewnością orzec, że w jakimś momencie Słońce posiadało bliźniaka. Co się z nim jednak stało? I gdzie jest teraz? Niestety prawdopodobnie bardzo, bardzo daleko. Zapewne po narodzinach Słońca i jego brat, inaczej Słońce 2.0, spędzili kilka milionów lat w swoim towarzystwie, po czym kompletnie się rozdzielili. Teraz bliźniak może być setki lat świetlnych od nas w dowolnym punkcie Drogi Mlecznej. Teoretycznie moglibyśmy go odnaleźć, ale okazałoby się to raczej trudnym zadaniem. Aby mu sprostać, trzeba by było odszukać wszystkie gwiazdy przypominające Słońce i będące w podobnym wieku, obejmując śledztwem całą Drogę Mleczną. Nawet gdyby udało nam się sporządzić ich listę, to co dalej? Nie istnieje sposób na sprawdzenie, która z nich naprawdę była bliźniakiem Słońca. Wygląda na to, że nigdy go nie znajdziemy, a nasza gwiazda pozostanie samotna. Co za smutna historia. Ale głowa do góry. Dla ludzkości to raczej dobra wiadomość. Gdybyśmy mieli dwie gwiazdy, być może nasz Układ Słoneczny nie przypominałby tego obecnego, a planety w ogóle by nie istniały. A dla nas oznacza to wówczas brak jakiegokolwiek życia. Podziękujmy więc naszej gwieździe za poświęcenie. Z drugiej strony, zachody Słońca wyglądałyby jak na Tatooine. Ekstra! Wiecie, że nasze Słońce jest tak naprawdę zielone? Nie no, żartuję. W rzeczywistości ma w sobie wszystkie kolory. Chwila, chwila, co? Wiem, że to brzmi jak mało śmieszny żart, ale mówię poważnie. Tak naprawdę nasza gwiazda zawiera wszystkie fale spektrum światła widzialnego. Jest jednocześnie czerwone, błękitne, zielone, żółte, jakie tylko chcecie. A myślicie, że skąd biorą się tęcze? Światło słoneczne padające na krople wody rozszczepia się na mnogość barwnych fal i widzimy je każdą z osobna. A gdy są wszystkie razem, postrzegamy je jako promień białego światła. Nasze oczy nie potrafią pojąć konceptu wszystkich kolorów jednocześnie, dlatego ich połączenie wygląda dla nas na białe. Ktoś powie, ale zaraz, dlaczego białe? Przecież Słońce jest żółte. To się zgadza, ale tak na wszelki wypadek nie wpatrujcie się w nie zbyt długo, żeby to sprawdzić. Słońce wygląda na białe z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jego prawdziwy kolor, jaki dostrzegają nasze oczy. Słońce ma żółtawy odcień, gdy jego promienie rozchodzą się po atmosferze Ziemi. Nie przepuszcza ona błękitnych fal spektrum światła widzialnego, za to czerwone bez problemu. Oto dlaczego niebo wydaje nam się błękitne. Atmosfera rozprowadza ten kolor po całej planecie. Podczas wschodów i zachodów Słońca krótkie błękitne fale ulegają odbiciu, ale długie czerwone docierają do nas bez trudu. Dlatego widzimy, że zachody Słońca bywają różowe, pomarańczowe czy czerwone. Co by się jednak stało, gdyby Słońce miało inną barwę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, odświeżmy sobie dotychczasową wiedzę o naszej gwieździe. Po pierwsze, Słońce zawiera wszystkie fale spektrum światła widzialnego. Po drugie, nasza atmosfera nie lubi się ze światłem niebieskim, ale uwielbia czerwone. Pewnie już się domyślacie, co by się stało, gdyby Słońce było, powiedzmy, czerwone. Cały świat wyglądałby jak podczas zachodów Słońca. Całkiem nieźle, prawda? Nawet nie musielibyśmy czekać do wieczora, żeby podziwiać szkarłat nieba. Pomarańczowa woda i jasno-czerwony księżyc. Tak, byłoby ciemniej niż zazwyczaj, ale to i tak niezła perspektywa. Swoją drogą, nasze Słońce kiedyś naprawdę zrobi się czerwone. Zanim całkowicie się wypali, zmieni się w czerwonego olbrzyma. Tylko że to nie będzie dla nas zbyt dobre. Miejmy nadzieję, że nie dożyjemy tej chwili. Ja przynajmniej nie zamierzam. No dobra, a gdyby nasze Słońce było zielone? Cóż, właściwie ono jest zielone. Już nadciąga komentarz, że co? To chyba jakieś żarty. Przecież mówiłeś przed chwilą, że jest białe.
Trafne spostrzeżenie, ale nie do końca, kolego. Słońce tylko wygląda na białe. Jego temperatura sięga 5500 stopni Celsjusza, a największe długości fal spektrum światła widzialnego Słońca odpowiadają zielono-błękitnemu odcieniowi. Aby faktycznie było zielone, musielibyśmy przyćmić pozostałe fale spektrum. Wtedy nasza atmosfera przepuszczałaby czystą zieleń. I co wtedy? Cóż, wszystko byłoby zielone i jednocześnie nieco ciemniejsze. Zielono mi! Dobra, idziemy dalej. Przemalujmy Słońce na błękit. Gwiazdy w tym kolorze faktycznie istnieją i określa się je mianem błękitnych olbrzymów. Nasze Słońce na szczęście nie jest jednym z nich. Dlaczego na szczęście? Ponieważ wówczas byłoby młodą, piękną, niewyobrażalnie wielką i bardzo, bardzo gorącą gwiazdą. Widzicie, zasada czerwony gorący, niebieski zimny nie dotyczy gwiazd. Najgorętsze z nich są białe i niebieskie, a najchłodniejsze żółte i czerwone. W porównaniu z innymi gwiazdami nasze Słońce jest bardzo zimne. Weźmy średnią temperaturę dowolnego miasta i pomnóżmy ją przez kilkaset tysięcy. Ta, już teraz borykamy się z globalnym ociepleniem, nie potrzebujemy globalnych pożarów. Także dzięki błękitne olbrzymy, ale nie skorzystamy. Tak czy inaczej, wyobraźmy sobie, że nasze Słońce zrobiło się błękitne. Jak zmieniłby się nasz świat? Co ciekawe, w znikomym stopniu. Pamiętacie, jak mówiłem, że atmosfera rozprasza światło niebieskie? Z tego względu wszystko pozostałoby takie samo. Może niebo zrobiłoby się bardziej błękitne, ale nie zauważylibyśmy zbytniej różnicy. I wreszcie, najmroczniejsza opcja. Co by było, gdyby nasze Słońce zrobiło się czarne? Rozpalajcie lampy i świeczki, bo właśnie zabrakło światła. Ludzkość na całym świecie całodobowo korzysta z prądu. Na pewno stracilibyśmy z pola widzenia Księżyc. W końcu dostrzegamy go tylko dzięki odbijanym od jego tarczy promieni słonecznych. Teraz jedynym źródłem nocnego światła byłyby gwiazdy, ale one i tak w niczym nam nie pomogą. Na szczęście scenariusz ten jest nierealny, a czarne gwiazdy nie istnieją, prawda? Cóż, owszem, czarne gwiazdy może nie, co jednak nie zmienia faktu, że pewnego dnia nasze Słońce całkowicie zczernieje. I nie mówię tu o czarnych dziurach, mam na myśli czarnego karła. Pewnie słyszeliście o białych karłach, być może nawet o pewnych siedmiu karzełkach. Gdy gwiazda rozmiarów naszego Słońca kończy swoje życie, rozszerza się i zmienia w czerwonego olbrzyma. Wtedy stopniowo traci swoje wierzchnie warstwy i staje się białym karłem. Ponieważ nie jest w stanie produkować paliwa, bardzo powoli się schładza. W wyniku tego procesu pozostaje małe jądro, które żyje sobie dalej i wciąż jasno świeci. Gdy gwiazda schłodzi się całkowicie, staje się czarnym karłem. Ale pewnie nie słyszeliście o czymś takim. Dlaczego? Ponieważ, niespodzianka, czarne karły to tylko hipoteza. I nie, wcale nie kłamałem. Gwiazdy potrzebują około biliarda lat, żeby osiągnąć ten etap rozwoju. A nasz wszechświat wciąż jest bobasem, ma raptem 14 miliardów lat, czyli żadna gwiazda jeszcze nie dotarła do tego etapu. Nawet najstarsze z nich emitują nieco światła. Dlatego czarne gwiazdy to jedynie teoria. Mało prawdopodobne, żebyśmy kiedykolwiek ujrzeli jedną z nich. Ale pamiętacie słowa, gwiazdy, które widzimy w nocy są martwe, ponieważ ich światło dopiero teraz do nas dotarło? To mit. Wszystkie żyją i mają się dobrze. Hurra! Czemu wam o tym mówię? Wyobraźmy sobie, że nasze Słońce stało się czarnym karłem. Cały Układ Słoneczny ogarnęłaby nieprzenikniona ciemność i niewyobrażalny chłód. Księżyc opuściłby swoją orbitę i uderzyłby w Ziemię. Czekaj, nie. Zostawmy to na chwilę i załóżmy, że wszyscy żyjemy. Co ciekawe, nie zamarzlibyśmy tak od razu. Jądro Ziemi ma swoją własną temperaturę, która przekracza 5000 stopni Celsjusza, ale temperatura na powierzchni planety od razu spadłaby do zera. Jądro stopniowo by się schładzało, co 2 miesiące jego temperatura redukowałaby się dwukrotnie. W tym samym czasie ta na powierzchni sięgnęłaby minus 125 stopni Celsjusza. Z kolei w ciągu roku osiągnęłaby niemal zero absolutne. Większość roślin dość szybko by zniknęła. I to nie ze względu na panujący mróz, ale z powodu braku fotosyntezy. Reszta pożyłaby nieco dłużej dzięki znikomej ilości tlenu w atmosferze. Co zaskakujące, drzewa przetrwałyby naprawdę długo, ich metabolizm jest bardzo powolny, a one same pobierają składniki odżywcze z gleby.
Z kolei wierzchnia warstwa oceanu dość szybko by zamarzła. Gruba pokrywa lodowa pełniłaby funkcję izolacyjną. Cały ocean potrzebowałby sporo czasu, żeby w pełni się zmrozić. Stworzenia morskie miałyby się całkiem nieźle, istniały na długo przed nami i zdążyły przywyknąć do szalonych zmian temperatury, braku tlenu i pożywienia, gigantycznego ciśnienia oraz innych przyjemności głęboko morskiego życia. A co z ludźmi? Przede wszystkim notorycznie byśmy chorowali. Bez witaminy D zaczęłyby nam doskwierać najróżniejsze problemy zdrowotne. Nasz organizm potrzebuje światła słonecznego do produkcji melatoniny. Hormon ten pomaga nam zarządzać rytmem sennym. Bez niego nasze ciała by zgłupiały i nie wiedziałyby, kiedy przychodzi pora snu. W konsekwencji wiele osób cierpiałoby na bezsenność, ale i tak zdołalibyśmy przetrwać. Mielibyśmy dwie możliwości. Albo zbudować gigantyczne łodzie podwodne i zapuścić się w głębiny oceanu bliżej jądra, albo pozostać na powierzchni i żyć w pobliżu źródeł energii geotermalnej. Przykładowo na Islandii moglibyśmy osiąść również w okolicach wulkanów. Ich ciepło wystarczyłoby na długi czas, żeby nas ogrzać. Nasz wzrok przywyknąłby do ciemności, ale w pewnym momencie osiągnęlibyśmy tego granicę. Tak czy inaczej, musielibyśmy przystosować się do życia w całkowitych ciemnościach. Ale kto wie, może by nam się udało! Którą możliwość wybieracie? Życie na dnie oceanu, w łodziach podwodnych, czy na powierzchni, nieopodal wulkanów? Niedawno w Dakocie Południowej wydarzyło się coś interesującego. Było o tym głośno w całym internecie, więc może już o tym wiecie. W lipcu 2022 roku niebo zmieniło kolor na zielony. Co się stało? Czy zjawisko to spowodował człowiek? A może było naturalne? Sprawdźmy to. Jest wtorek, 5 lipca 2022 roku. Krótko po silnej burzy niebo nad Dakotą Południową nadal jest zachmurzone. Mieszkańcy wychodzą na zewnątrz i widzą, że ma ono intensywny, ciemnozielony odcień, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. Wygląda jak scena z filmu science fiction lub horroru. Nic dziwnego, że obserwatorzy natychmiast zaczynają wrzucać zdjęcia i informacje do mediów społecznościowych. Piękne, a zarazem niepokojące fotografie trafiają na Twittera. Widać na nich niebo nad Sioux Falls i kilkoma innymi miastami. Mimo iż zjawisko mogło wyglądać na nadprzyrodzone, w rzeczywistości nie jest niczym strasznym. To zwykła gra światła i atmosfery. Dochodzi do niej dość rzadko i zazwyczaj jest to oznaka, że nadciąga załamanie pogody, co sprawdziło się również w Dakocie Południowej. Tuż przed tym, gdy ludzie zaczęli udostępniać zdjęcia, przez Sioux Falls przeszła burza, co potwierdziła Narodowa Służba Pogodowa. Huragan był potężny, a wiatr wiał z prędkością 161 km na godzinę. Według skali Beauforta jest to najszybszy i najbardziej destrukcyjny rodzaj burzy. Na skali tej jest tylko 12 stopni, a wiatr o maksymalnej sile zaczyna się przy prędkości 117,5 km na godzinę. W takim razie dlaczego informacje te nie były podawane we wszystkich wiadomościach? Ponieważ takie rzeczy dla mieszkańców tego stanu to normalka. Burze z piorunami występują w Stanach Zjednoczonych bardzo często, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach, a 1 na 10 zmienia się w poważniejsze zjawisko, na przykład w tornado. W tym przypadku było podobnie. Doszło do wystąpienia tzw. burzy derecho, która jest bardzo rozległa i długotrwała. Stanowi ona połączenie szybko poruszającej się grupy silnych burz i ulew. Ludzie często mówią, że derecho jest równie silna co tornado, ale istnieje między nimi różnica. Tornado to wir, obracająca się kolumna powietrza. Zazwyczaj ma około 152 metrów średnicy, ale czasami może osiągać nawet 4 km. Nie zazdroszczę tym, którzy staną na jego drodze. Chodzi jednak głównie o to, że tornado obraca się, a wiatr porusza się bardzo szybko po okręgu wokół swego rodzaju niewidzialnego środka. Derecho natomiast to silna burza lub układ silnych burz z wiatrami wiejącymi w linii prostej. Innymi słowy, nie obraca się. Zamiast tego derecho tak jakby wybiera punkt i porusza się w jego kierunku niczym bardzo zmotywowany maratończyk. Jeśli zaś porównamy derecho do zwykłego tornada, to ostatnie ma 6 poziomów nasilenia, od 60 do 600 km na godzinę. Derecho jest jak małe tornado poziomu pierwszego lub drugiego, a jego prędkość zazwyczaj mieści się w zakresie od 117 do 180 km na godzinę.
Obu zjawiskom mogą towarzyszyć silne burze, błyskawice i deszcze, ale jednak różnią się one między sobą. Burza staje się derecho, jeśli ślad zniszczeń, które po sobie pozostawia, przekracza 386 km, a prędkość wiatru wynosi co najmniej 93 km na godzinę. Dość trudno przewidzieć wystąpienie derecho. Może powstać w pogodny dzień, nawet gdy meteorolodzy nie prognozują burz. Nagle jednak znikąd pojawiają się gwałtowne wiatry. Narodowa Służba Pogodowa stara się wydawać ostrzeżenia co najmniej pół godziny lub godzinę przed wystąpieniem zjawiska, aby mieszkańcy mieli czas przygotować się i znaleźć schronienie. Tym razem było podobnie. Burza przeszła przez niemal całą Dakotę Południową, a także stany Minnesota i Iowa. Konsekwencje były dość poważne. Ponad 30 tysięcy osób było pozbawionych prądu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a to dlatego, że lokalni mieszkańcy przywykli do burz typu derecho. Zielone niebo to jednak coś zupełnie innego. Stanowi nietypowy widok nawet tutaj. Wszyscy zastanawiali się, co się stało. Czy był to zły znak, czy tylko normalne zjawisko pogodowe? Cóż... Szczerze mówiąc, naukowcy nie mają dokładnego wyjaśnienia i choć dysponujemy tylko teoretycznymi założeniami, brzmią one dość przekonująco. Zielone niebo to bardzo rzadkie zjawisko. Większość badaczy uważa, że występuje, gdy do danego obszaru zbliża się potężna burza przed zachodem lub wschodem słońca. Właśnie wtedy niebo zmienia kolor na zielony. Meteorolog Bill Carins z NBC, który miał kiedyś do czynienia z podobnym zjawiskiem, sugeruje, że zielone niebo pojawiło się ze względu na silne opady gradu przed burzą. Najpierw porozmawiajmy jednak o tym, dlaczego niebo jest niebieskie lub ma inny odcień w zależności od nastroju. Mówiąc w skrócie, promienie słoneczne przenoszą jednocześnie wszystkie kolory ze spektrum. Mogą wydawać nam się białe, ale w rzeczywistości mają wszystkie kolory naraz. Te kolorowe fale mają różne długości. Na przykład niebieskie promienie są krótsze od innych, przez co odskakują od cząsteczek powietrza lepiej niż fale czerwone i docierają do nas szybciej. Właśnie dlatego w pogodny dzień niebo wydaje się niebieskie. Czerwone i pomarańczowe fale są bardzo długie i poruszają się wolniej, dlatego zazwyczaj zostają w tyle. Jednak gdy słońce chowa się za horyzontem lub wschodzi, kierunki promieni zmieniają się i fale te docierają do nas skuteczniej. Oznacza to, że nawet jeśli wschody i zachody słońca wydają się czerwone i pomarańczowe, wciąż znajdują się tam niebieskie i zielone fale. Muszą one odbić się od czegoś, aby dotrzeć do nas szybciej i stać się silniejsze niż czerwone promienie. Zgadliście już, o co mi chodzi? Tu do gry wchodzi woda. Chmury składają się z kropelek wody, a gdy stają się dostatecznie duże, ale jeszcze nie opadają na ziemię, na przykład z powodu silnego wiatru, wpływają na zachowanie światła na niebie. Duże i ciężkie chmury burzowe zazwyczaj zawierają wodę i grad, a woda najlepiej odbija niebieskie i zielone promienie. Dokładnie z tego powodu woda w rzekach i jeziorach wydaje nam się niebiesko-zielona, choć w rzeczywistości jest przezroczysta. Tutaj rolę odgrywają również algi. Istnieje więc kilka czynników wpływających na zielony kolor nieba. Po pierwsze, słońce powinno być na poziomie horyzontu. Po drugie, gdy nadciągają chmury burzowe, nie powinny całkowicie zakrywać nieba. Musi zostać trochę miejsca na promienie słoneczne. Wtedy do chmur przedostają się ledwo zauważalne niebieskie promienie. Zostają odepchnięte przez kropelki wody i grad, po czym mieszają się z czerwonym zachodem słońca i zmieniają w jasno-zielone światło, które rozpościera się po całym niebie. Właśnie dlatego w większości przypadków ludzie widzą zielone niebo tylko wieczorami. Może się to wydarzyć także w środku dnia, ale ponieważ warunki, które muszą zostać spełnione, są dość specyficzne, jest to jeszcze rzadsze zjawisko. Jeśli zobaczycie zielone niebo, nie panikujcie. Niekoniecznie musi oznaczać to, że nadciąga straszliwa burza. Owszem, istnieje taka szansa, ale nie jest to pewne. Może zdarzą się tylko mocne opady deszczu albo grad. Innymi słowy, jeśli zobaczycie zielone niebo, lepiej poszukajcie schronienia i schowajcie samochody. Jeśli jednak uda Wam się podziwiać ten niesamowity widok z domowego zacisza, czeka Was ekscytujący spektakl. Zobaczyć coś takiego to doświadczyć czegoś rzadkiego i wyjątkowego. Niektórzy twierdzą, że był to najbardziej niesamowity widok w ich życiu. Boom.
Żadne słowa nie oddadzą siły eksplozji, której doświadczyliście. Właśnie wybuchło... jezioro. A przecież chcieliście tylko odpalić kilka fajerwerków przed zrobieniem zdjęć w tym malowniczym miejscu. Najwyraźniej nie zauważyliście po drodze napisu niebezpieczeństwo, zakaz używania otwartego ognia. A teraz w waszą stronę pędzi ściana spienionej wody. No ale cofnijmy do początku. Jesteście na wakacjach w kanadyjskiej prowincji Alberta i wybraliście się na pieszą wycieczkę nad Abraham Lake. Jezioro jest kompletnie zamarznięte, ale najciekawsze są tysiące bąbelków, które widać pod warstwą lodu. Nie są to jednak, jak niektórzy sądzą, zamrożone meduzy, a metan, trujący, łatwopalny gaz produkowany przez żyjące na dnie jeziora bakterie. To przed tym właśnie ostrzega przydrożny znak. Wystarczy iskra, aby całe jezioro ogarnęły płomienie. Całe szczęście, że zauważyliście ostrzeżenie i zdecydowaliście się odłożyć fajerwerki na inną okazję. Inne miejsce, inny czas i inne jezioro. To nie jest jednak skute lodem. Wręcz przeciwnie, zima nie zawitała tutaj pewnie od ostatniej epoki lodowcowej. Znajduje się w Kamerunie, a jezioro nosi nazwę Nyos. Niech was nie zwiedzie pozorny spokój. Pomarańczowo-brązowe wody skrywają katastrofalny sekret. Zbiornik leży na zboczu nieczynnego wulkanu, a pod jego powierzchnią gromadzą się znaczne ilości dwutlenku węgla. Aktywność sejsmiczna uwalnia na powierzchnię CO2, który spływa dolinami na obszarze nawet kilkudziesięciu kilometrów. Stężenie gazu jest tak wysokie, że wystarczy jeden oddech, aby stracić przytomność i już się nie obudzić. A najgorsze jest to, że dwutlenek węgla jest bezwonny, więc nie ma przed nim ostrzeżenia. Miejscowi wybudowali system rur, które odprowadzają gaz z jeziora, dzięki czemu okolica stała się w miarę bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Ale nawet takie zabójcze aspekty natury człowiek jest w stanie wykorzystać. Gazy wydzielane przez inne toksyczne jezioro, Kivu, na granicy Konga i Rwandy, zapewniają energię milionom mieszkańców. A skoro już jesteśmy w Afryce, zajrzyjmy do Kotliny Danakilskiej w Etiopii. Jest to oficjalnie najcieplejsze miejsce na Ziemi, usiane gorącymi źródłami, zbiornikami kwasu oraz aktywnymi wulkanami. Krajobraz wydaje się wręcz surrealistycznie obcy. To chyba jedyne zamieszkane miejsce, gdzie nie może istnieć życie. Tak? Wiem, że to oksymoron. Mieszkają tu wędrowni pasterze Afarowie, którzy handlują solą zebraną w gorących źródłach, gdzie naukowcom do dnia dzisiejszego nie udało się odnaleźć żadnych mikroorganizmów. Jak widać, ludzie osiedlają się nawet w najbardziej niebezpiecznych miejscach, jak choćby na zboczach czynnego wulkanu Tambora na jednej z wysp Indonezji. W 1815 natura uznała najwyraźniej, że wystarczająco długo kusili los. Nagła erupcja stratowulkanu unicestwiła wszelkie ślady życia na wyspie i słyszana była w promieniu 2000 kilometrów. Okoliczne wyspy pokryła gruba warstwa popiołu wulkanicznego. Popiół miesiącami unosił się w atmosferze, co na całej północnej kuli przeszło do historii jako rok bez lata. Wydarzenie to uznawane jest za najpotężniejszy wybuch wulkanu w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat. Po wybuchu Tambora skurczyła się o ponad 1500 metrów. A oto kolejna wyspa, której daleko do tropikalnego raju. Wyspa Węży u wybrzeży Brazylii, jak sama nazwa wskazuje, wprost roi się od tysięcy pełzających gadów. Żyje tutaj m.in. żararaka wyspowa, najbardziej jadowita żmija na świecie, której jad ponoć topi ludzkie mięso. W związku ze śmiertelnym zagrożeniem władze Brazylii wprowadziły całkowity zakaz wstępu na wyspę. Na kolejną wyprawę dobrze zabrać ciepłe ubranie i ochronną maskę na twarz. Ojmiakon to wieś w rosyjskiej Jakucji nazywana biegunem zimna. Jest to najzimniejsze miejsce na świecie, gdzie wciąż żyją ludzie. Niższe temperatury zarejestrowano jedynie na Antarktydzie. Nawet ubierając się na cebulkę, człowiek ryzykuje zamarznięciem, bowiem w zimie temperatura dochodzi tutaj do 71 stopni na minusie. Świeże owoce po minucie zamieniają się w bryły tak twarde, że można by tutaj wbijać gwoździe jabłkiem niczym młotkiem. Brrr, czas się rozgrzać. Na wybrzeże szkieletowe w Namibii można dojechać albo dolecieć, ale nie dopłynąć. Nie zapuszcza się tutaj żaden statek ani łódź. Wśród żeglarzy ten rejon zwany jest bramą do piekła ze względu na silne prądy morskie oraz płócizny najeżone ostrymi skałami.
Wybrzeże rozciąga się na odcinku ponad 500 km i dzieli się na część południową i północną. Część południową mogą swobodnie odwiedzać turyści w pojazdach terenowych, natomiast do części północnej wpuszczanych jest jedynie 800 osób na rok i to tylko w towarzystwie przewodnika. Nic dziwnego, gdyż na tej pustyni łatwo się zgubić. Nazwa pochodzi od licznych szkieletów zwierząt. Mimo niezwykle trudnych warunków mieszka tutaj około 50 tysięcy tubylców, którzy hodują foki, jaszczurki, hieny, a nawet słonie. Jakoś łatwiej przyjąć do wiadomości, że dalekie, egzotyczne miejsca mogą stanowić zagrożenie. Ale centrum cywilizacji? Neapol, jedno z najsłynniejszych włoskich miast, leży w okolicy aktywnego superwulkanu. Od 2018 roku naukowcy ostrzegają, że pola flegrejskie mogą wybuchnąć w każdej chwili. W tym samym rejonie znajduje się mniejszy, ale równie groźny wulkan Wezuwiusz. Każdy chyba słyszał o erupcji sprzed 2000 lat, która zmiotła z powierzchni ziemi Pompeję w sercu Cesarstwa Rzymskiego. Wezuwiusz już od dłuższego czasu ponownie daje o sobie znać. W przypadku erupcji mieszkańcy całego regionu znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale póki nie nastąpi sądny dzień, warto wybrać się do Neapolu na pizzę. W północno-wschodniej Francji znajdują się zakazane tereny o nazwie Zone Rouge, czyli czerwona strefa. Rejon ucierpiał w trakcie I wojny światowej i od tego czasu rząd zakazał tu wstępu, między innymi ze względu na zanieczyszczenie środowiskowe. Ponury krajobraz, spalona ziemia, martwe rośliny i zrujnowane miasteczka. Odcina się mocno od typowego wyglądu francuskiej wsi. Czerwona strefa to dobitne świadectwo potworności wojny. W Japonii istnieje zamieszkana wyspa, którą kiedyś na 8 lat zamknięto dla ruchu lotniczego. Miyakajima to kolejny wulkan, na którego zboczach żyją ludzie. Wybuchał mniej więcej co 20 lat, po raz ostatni w roku 2000. Zamiast lawy z wulkanu wydobywają się trujące gazy siarkowe. Z tego powodu w szczytowym okresie aktywności miejscowi musieli na co dzień nosić maski gazowe. Nawet kilka lat po ostatniej erupcji prawie każdy mieszkaniec ma przy sobie maskę na wszelki wypadek. Stosunkowo niedaleko leży rosyjska Kamczatka. Na półwyspie znajduje się przepiękna dolina o złowrogiej nazwie. Dolina Śmierci również leży na obszarze aktywnego wulkanu. Gdy rośnie jego aktywność, a dzieje się to dość często, z kaldery uwalniają się toksyczne opary i, jako że są cięższe od powietrza, opadają prosto do doliny. Małe stworzenia umierają natychmiast, a większe zwierzęta i ludzie muszą ratować się ucieczką, żeby nie spotkał ich ten sam los. Jeżeli jeszcze mało Wam zabójczych atrakcji turystycznych, zapraszamy nad cieśninę Saltstraumen w Norwegii. Jak tu cudownie, aż chce się wskoczyć do wody. Cóż, możecie, ale trzeba mieć dobre wyczucie czasu, bo inaczej będzie to Wasza ostatnia kąpiel. Co 6 godzin przesmyk wypełniają olbrzymie wiry wodne. Tworzy je jeden z najsilniejszych prądów pływowych na świecie i spokojna okolica zamienia się w zdradliwą pułapkę dla łodzi oraz kąpiących się osób. W Boliwii znajduje się długi na 72 km odcinek drogi tylko dla odważnych. Biegnącą wzdłuż pasma górskiego drogę Youngas Road przemierzają głównie rowerzyści potrzebujący zastrzyku adrenaliny. Jakiś czas temu ją przebudowano, aby ominąć najgroźniejsze punkty. Pierwotnie trasa była niesamowicie wąska. Po jednej stronie pionowe zbocze góry, a po drugiej nieogrodzona żadną barierką przepaść. Biorąc pod uwagę, że rejon często nawiedzały lawiny, mgły oraz deszcze, jazda na rowerze po Youngas Road wiązała się z ogromnym niebezpieczeństwem. Nie powstrzymywało to oczywiście rowerzystów z całego świata szukających mocnych wrażeń. Jeżeli lubicie gorące źródła, wybierzcie się nad Boiling Lake na Dominice. Woda spływająca po stokach gór ogrzewa się i w centralnej części jeziora osiąga temperaturę wrzenia. Odpowiadają za to szczeliny wulkaniczne na dnie, z których wydostają się gorące opary trujących gazów. Jezioro przyciąga turystów, którzy powinni jednak zdawać sobie sprawę z zagrożenia. W okresach zwiększonej aktywności kłęby toksycznej pary rozprzestrzeniają się na całą okolicę. To ja chyba jednak wolę na Mazury. Ach, piękno natury i świeże powietrze. Czekacie wiele dni odpoczynku i kontemplacji z dala od codziennego zgiełku. Przeszedłeś już szmat drogi, żeby tu dotrzeć i teraz nadszedł czas, by rozbić obóz.
Zewsząd otacza cię gęsty las, dlatego trudno ci znaleźć odpowiednie miejsce na postawienie namiotu. Nagle zauważasz zieloną polankę bez drzew, porośniętą tylko niskimi krzakami. Idziesz tam, zadowolony odkryciem tego terenu i zabierasz się do rozkładania namiotu. Ziemia jest tutaj podejrzanie miękka i równa, ale zbytnio cię to nie martwi. Nawet lepiej, bo łatwiej wbija się kołki. Wchodzą jak nóż w masło. Kiedy kończysz, jest już ciemno. Wczołgujesz się do namiotu i wpełzasz do swojego przytulnego śpiwora. Budzi cię przerażające uczucie, że coś tutaj nie gra. Jest ci... mokro? Wiercisz się chwilę w śpiworze i faktycznie, od spodu praktycznie całkiem przemokł. Biegiem wypadasz z namiotu i widzisz, że zaczął zapadać się w ziemię. Okazuje się, że rozłożyłeś obóz na bagnie. Miałeś jednak dużo szczęścia. Bagna nie zawsze są bowiem oczywiste. Czasami zorientujesz się dopiero, gdy będziesz już po kolana w błocie i kłopotach. Ucieczka z takiego miejsca to często bardzo skomplikowane zadanie. Mech i korzenie tworzą miękką wyściółkę, która powoli cię wciąga, a próby wyciągnięcia nogi mogą skończyć się zgubieniem buta. Łatwo jest rozpoznać bagno, o ile wiesz, czego szukać. Jeśli przedzierasz się przez gęstwinę i nagle zobaczysz zarośniętą, nasłonecznioną polankę, gdzie nie rośnie nic oprócz mchu i pojedynczych krzaczków, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie grzęzawisko. Możesz się upewnić, stąpając w tym miejscu lekko na grunt. Jeśli wydaje się sprężysty, lepiej trzymać się z daleka. Co ciekawe, bagna są również niebezpieczne w czasie pożaru. Jeśli rozpalisz ognisko w pobliżu torfowiska, wszystko może stanąć w płomieniach, zwłaszcza przy silnym wietrze. Pod warstwami wody oraz mchu na bagnach i mokradłach znajdują się ogromne pokłady torfu. Kiedy zacznie się palić, praktycznie nie da się ugasić powstałego pożaru. Pamiętaj, żeby przed rozpaleniem ogniska oddalić się od bagna na bezpieczną odległość. Kolejny błąd, często popełniany w trakcie rozbijania obozu w lesie, to niepopatrzenie się w górę. Załóżmy, że znalazłeś solidny grunt pod namiot, oczyściłeś go z szyszek oraz kamieni i upewniłeś się, że w okolicy nie ma żadnego mrowiska. Chyba nie chcesz, żeby coś wlazło ci w nocy do śpiwora, prawda? Miejsce na obóz jest idealne, a drzewo, o które opiera się namiot, będzie chroniło cię przed wiatrem i deszczem. Szykujesz się do spania, włączasz lampkę i nagle... namiot załamuje się, jakby zaatakowała cię jakaś dzika bestia. Oszołomiony wychodzisz na zewnątrz i widzisz, że na twój obóz spadła ogromna gałąź. A przecież mogłeś tego uniknąć, gdybyś przed rozbiciem namiotu spojrzał w górę. Łatwo zauważyć nadłamane i gnijące gałęzie, a usadawianie się tuż pod nimi nie jest dobrym pomysłem. W każdej chwili mogą się bowiem odłamać. Będziesz mieć dużo szczęścia, jeśli nie podrą namiotu i nie zrobią ci krzywdy. Mam na myśli zmiażdżenie. Dziesiątki podróżników popełnia ten błąd każdego roku i często słono za to płaci. Spoglądanie w górę pozwoli ci też upewnić się, że nad tobą nie ma żadnych gniazd os lub pająków. A to może okazać się jeszcze gorsze niż złamana gałąź, ponieważ osy nie lubią, kiedy im się przeszkadza, a pająki mogą być jadowite. Teraz znalazłeś się nad piękną rzeką i postanowiłeś rozbić obóz nad jej brzegiem. I znów powinieneś zwrócić uwagę na to, gdzie dokładnie stawiasz namiot. Jeśli rozłożysz go zbyt blisko wody, zwłaszcza wiosną lub jesienią w nocy, rzeka przypuszczalnie cię zaleje. Zawsze sprawdzaj prognozę pogody na kolejny dzień i noc. Jeśli zapowiadają deszcz, lepiej trzymaj się z daleka od zbiorników wodnych, szczególnie rzek. Opady mogą doprowadzić do podniesienia się jej poziomu i sprawić, że wystąpi z brzegów, zatapiając twój mały obóz i psując całe wakacje. Ale nawet jeśli przebywasz z dala od wody, sam deszcz też może uprzykrzyć ci życie. Załóżmy, że znowu jesteś w głębi lasu, a korony drzew chronią cię przed kaprysami pogody. Opady jednak tak czy inaczej dotrą do leśnej ściółki, choć przynajmniej nie w takim stopniu jak na otwartej przestrzeni. Następnego wieczoru, kiedy rozbijasz obóz w innym miejscu, czujesz, że grunt jest miękki i sprężysty. Nie jest to jednak bagno. Po prostu opady nieco poluźniły glebę. Jeśli znajdziesz się w takim miejscu, lepiej przenieś się gdzieś, gdzie ziemia jest twardsza. Otóż miękka i luźna gleba może w pewnym momencie zacząć się osuwać. Nie jest to aż tak niebezpieczne jak przebywanie na bagnie, ale kołki do namiotu też prawdopodobnie się poluzują, przez co możesz obudzić się zakopany warstwami materiału. A jeśli postanowisz rozbić obóz w uroczej dolinie i w pewnym momencie zaskoczy cię deszcz, szykuj się na namiotowy spływ pełen wrażeń. Woda naturalnie spłynie w dół, dosięgnie twojego schronienia i ostatecznie wedrze się pod namiot. Nie dziw się potem, że obudzisz się po kolana w deszczówce. O, jakie cudowne miejsce na odpoczynek po długiej wędrówce. Znajduje się na wzgórzu, więc w pobliżu nie ma żadnej wody. Poza tym świeci słońce i nie rośnie tam ani jedno drzewo, które zasłaniałoby ciepłe promienie.
Ale się poopalasz. Cóż, przez kilka pierwszych godzin jest naprawdę fajnie, ale jeśli zostaniesz w tym miejscu dłużej, zobaczysz, że podjąłeś błędną decyzję. Ze względu na materiały, z jakich wykonany jest namiot, nagrzeje się on w kilka godzin, a ty odczujesz to na własnej skórze, jak tylko wgremolisz się do środka. Powiedzmy, że nie będziesz miał ochoty siedzieć tam, czekając aż do nocy, kiedy w środku trochę się ochłodzi. To samo tyczy się wiatru. Na otwartej przestrzeni powiewy osiągają niekiedy zawrotne prędkości, a jeśli nie przyłożyłeś się do wbijania kołków, możesz się z nim pożegnać szybciej, niż byś sobie tego życzył. Najlepiej znaleźć miejsce pod drzewem, które osłoni cię od słońca i wichury. Tylko niech cię czasem nie korci, żeby rozbijać obóz obok samotnego drzewa, jeśli prognozy pogody nie są optymistyczne. Można to zrobić w słoneczny lub deszczowy dzień, ale gdy nadciąga burza, takie pojedyncze drzewo tylko przyciągnie piorun. Łatwo sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy błyskawica uderzy w rozłożony pod nim namiot. Może cię nieco popieścić. W trakcie zimowej wycieczki do lasu pogoda bywa jeszcze bardziej zdradliwa. Pamiętasz, co mówiłem wcześniej o promieniach słońca? Zapomnij o tym. W tym przypadku lepiej rozbić obóz w słońcu. Zimno dopadnie cię bez względu na to, jak profesjonalny i drogi masz namiot, a w chłodnych miesiącach wiatry są zwykle bardziej dokuczliwe. Promienie słońca okażą się wtedy zbawienne. Wędrowcy popełniają często jeszcze jeden błąd. Mianowicie rozpalają ognisko w bezpośrednim sąsiedztwie namiotu. Ponownie chodzi o to, że materiał, z którego jest wykonany, bardzo dobrze przewodzi ciepło i dobrze, ale przez to też szybko staje w płomieniach. Czasem wystarczy jedna iskra, by zamienić twoje schronienie w popiół. Upewnij się, że między namiotem a ogniskiem jest odpowiednia odległość i nigdy nie zostawiaj paleniska bez nadzoru. Przed snem trzeba zgasić ogień, żeby rano nie obudzić się w środku płonącego piekła. Owady potrafią zepsuć nawet najbardziej ekscytującą wycieczkę. Komary, mrówki, kleszcze i inne paskudne robale zawsze znajdą drogę do namiotu, a ty musisz się przed nimi chronić. Będąc na zewnątrz, spryskaj skórę środkami odstraszającymi, a przed wejściem do namiotu umieść spirale na robaki. Nie kładź jej zbyt blisko i nie wnoś do środka. Jej zapach jest drażniący, a oprócz tego może wywołać pożar. Żeby uniknąć największych chmar komarów i przede wszystkim kleszczy, staraj się trzymać z daleka od jezior, stawów i gęstych lasów, gdzie mogą być bagna. Komary rozmnażają się w stojących wodach, więc obszary wokół tego typu zbiorników aż roją się od tych owadów. Ciężko przychodzi im jednak latanie na wietrze, dlatego żeby się ich pozbyć, najlepiej wybierać otwarte przestrzenie. Nie daj się im. Zabieram was na Bliski Wschód, a konkretnie na tamtejszą wielką pustynię. Dookoła panują egipskie ciemności. Wyjątek stanowi jeden punkt na mapie. Wielka dziura, która jarzy się jaskrawo-pomarańczowym światłem. To tak zwany krater Darwaza. Przypomina olbrzymi gazowy palnik. Dawno temu geolodzy odnaleźli w tym miejscu złoża gazu i zaczęli go wydobywać. W trakcie prowadzenia prac natrafili na pustą przestrzeń. Ziemia się zapadła i uformowała krater o szerokości połowy boiska do piłki nożnej i głębokości czteropiętrowego bloku. Ze szczelin w dziurze zaczął wydobywać się gaz, a ponieważ mogło to zagrażać zwierzętom, które często pasły się w pobliżu, geolodzy postanowili podpalić te strumienie gazu, by całkowicie wyczerpać ich źródło. Zakładali, że za dzień czy dwa ogień zgaśnie. Ale tak zwane wrota piekieł płoną do dziś. I trwa to już prawie 50 lat. W 2013 roku człowiek po raz pierwszy zszedł na dno tego płonącego krateru. Pobrano stamtąd próbki, a naukowcy odnaleźli w nich bakterie, które nie występują nigdzie indziej na Ziemi. O dziwo, jest im całkiem dobrze na dnie tej rozgrzanej patelni. W 2009 roku pewien mężczyzna z włoskiego miasteczka L'Aquila zobaczył migające światełka, które wirowały nad brukowaną uliczką. Od razu wiedział, co powinien zrobić i zabrał swoją rodzinę w bezpieczne miejsce. Chwilę później region ten nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,3. Znajomość tego dziwnego świetlnego zjawiska uratowała życie mężczyzny i jego rodziny. A czym tak właściwie są te tajemnicze ostrzeżenia? Przez wiele stuleci ludzie myśleli, że światła nie pochodzą z tego świata. Naukowcy nie traktowali tego poważnie. Twierdzili, że to tylko zmyślone wspomnienia, przywidzenia albo wybujała wyobraźnia. Wszechobecny monitoring i smartfony sprawiły, że ilość dowodów drastycznie wzrosła. Stało się jasne, że istnieje związek między światłami a następującymi po nich trzęsieniami ziemi. Eksperci w końcu potraktowali to poważnie i zaczęli dochodzić prawdy, ale nawet po wielu latach badań geolodzy wciąż nie są pewni, jakie jest pochodzenie tych rozbłysków.
Podzielili je za to na 5 grup. Jasne, rozświetlające niebo rozbłyski, które przypominają błyskawice lub lampę błyskową mocnego aparatu. Promienie, które przybierają formę kolumn światła. Dobywające się z ziemi płomienie o różnej wielkości. Rozproszone łuny nad górami. Oraz wolno poruszające się świetliste kule, które można pomylić z piorunami kulistymi. To kolejne, równie niepojęte zjawisko atmosferyczne. Są to dosłownie kule z piorunami, które mogą unosić się w powietrzu i wybuchać, zostawiając po sobie siarkowy zapach. W przeciwieństwie do nich okrągłe światełka towarzyszące trzęsieniom ziemi wydają się zupełnie nieszkodliwe, pomijając oczywiście to, co zwiastują. Jest tyle rodzajów świetlnych zjawisk, że naukowcy nie mają pewności, w jaki sposób są one powiązane z trzęsieniami ziemi. Mogą się one pojawiać nawet w trakcie i po wstrząsach. Towarzyszą również innym zdarzeniom, takim jak uderzenia meteorytów, erupcje wulkanów i zorze polarne. Naukowcy nie są jednak w stanie tego wyjaśnić i mogą jedynie snuć przypuszczenia. Jedna z teorii mówi o tym, że światła pochodzą ze zrywanych w trakcie trzęsienia ziemi linii elektrycznych. Ale jak wytłumaczyć to, że ludzie byli świadkami tego zjawiska setki, a nawet tysiące lat temu? Zostało ono opisane już w starożytnej chińskiej legendzie o chmurach w kształcie smoka, które ostrzegały przed wstrząsami. Pewien starożytny rzymski historyk również wspominał o wielkich, przypominających płomienie światłach, które wybuchały tuż przed katastrofą. Teorie o zerwanych liniach szybko więc obalono. Kolejna hipoteza zakłada, że jest to ulatniający się gaz. W czasie trzęsienia ziemi pod wpływem ciśnienia i ciepła podziemne skały rozszerzają się i kurczą. To otwiera i zamyka małe przestrzenie między nimi, a przez te nowo powstałe szczeliny wydobywają się różne gazy. Podczas aktywności sejsmicznej może na przykład dojść do uwolnienia radonu. Pierwiastek potrafi jonizować powietrze, przez co staje się ono dodatnio naładowane. Tyle, że radon nie byłby w stanie stworzyć aż tak jasnych rozbłysków. Teoria ma sens, ale jest nieco nietrafiona. Jedną z najczęściej akceptowanych teorii jest to, że rozbłyski pochodzą z energii elektrycznej wydobywającej się z ziemi. Kiedy na podziemne skały magmowe działa ciśnienie, uwalniają zjonizowany, czyli naładowany elektrycznie tlen. Przemieszcza się on do atmosfery, gdzie tworzy miejscowe pole elektryczne. A to może wytwarzać krótkie, świetlne rozbłyski. Niektóre wcale nie są takie krótkie, mogą trwać nawet kilka minut. A teraz wyobraźcie sobie, że jest noc, a wy już od wielu godzin jedziecie samochodem. Nie mieliście nawet okazji się zdrzemnąć, więc wasz umysł zaczyna zawodzić. Zatrzymujecie się i wysiadacie, żeby rozprostować nogi. Patrzycie na niebo. Waszym oczom ukazuje się przepiękny wschód słońca. Wow, a to co? 3 słońca? Przecieracie oczy ze zdumienia, ale wcale wam się nie przywidziało. Na niebie świecą 3 gwiazdy. Spokojnie, słońce nie rozpadło się na 3 kawałki i wcale nie przywędrowały do nas 2 inne gwiazdy. To zjawisko to tak zwane słońce poboczne. Powstaje, gdy obecne w atmosferze kryształki lodu zaginają światło. W efekcie widzimy 3 jasne punkty zamiast jednego. Oficjalna nazwa tego zjawiska to halo. Zazwyczaj występuje w formie okręgu wokół Słońca. Można je nawet zaobserwować nocą. Wystarczy spojrzeć na uliczną latarnię, a zobaczycie, że ją też otacza jasny pierścień. Halo przybiera czasami bardziej fantazyjne formy. Jeśli w powietrzu znajduje się dużo lodu, światło zniekształca się jeszcze bardziej, jak w kalejdoskopie. W takiej sytuacji świetlisty okrąg może przybrać formę ludzkiego oka. Wskutek tego zjawiska możemy też obserwować tak zwany fałszywy świt. Wyobraźcie sobie, że spoglądacie na horyzont, zza którego zaczyna wychylać się słońce. Jeszcze trochę i... gwiazda rozpływa się w powietrzu i znów nastaje ciemność. A po chwili słońce wynurza swoje prawdziwe oblicze. Właśnie widzieliście to samo zakrzywienie światła, co w przypadku słońca pobocznego, z tą różnicą, że tym razem światło zagięło się pionowo, a nie poziomo, i zamiast prawdziwego słońca pojawiło się jego odbicie w kryształach lodu. Idźmy dalej. Ta chmura wygląda jak dinozaur, a ta przypomina kota, a ta... Wow, te obłoki zaraz spadną nam na głowę! Spokojnie, to tylko chmury zwane mammatusami, powstałe wskutek zjawiska mamma. Ale faktycznie wyglądają, jakby ich fragmenty miały zaraz spaść na ziemię.
To się oczywiście nie wydarzy, ale i tak lepiej poszukać schronienia. Te obłoki zwiastują nadejście potężnej burzy z piorunami. Aby doszło do zjawiska Mamma, potrzebne są ogromne ilości wilgotnego powietrza z kryształami lodu na górze i suche powietrze na dole. Wówczas pomiędzy tymi warstwami pojawiają się pionowe prądy powietrza i to one sprawiają, że obłoki przybierają formę ludzkiego mózgu. A ten olbrzymi obłok wygląda jak kopuła, która lada moment spowije całe miasto. I tak też się dzieje. Ogromna chmura przysłania duży obszar, a następnie zrasza go ulewnym deszczem. Czasami czoło takiego obłoku przybiera dziwaczne formy, takie jak na tych zdjęciach. Przypomina to trochę makaron spaghetti, albo nawet wielkie dżdżownice. To zjawisko często można zaobserwować w Australii. Nosi miano chwały porannej. Powstaje, kiedy silne wiatry skręcają części obłoków z obu stron. A wtedy to ogromne podniebne ciasto dzieli się na szerokie wałki. Czasami można też zobaczyć chmury utworzone z ptaków. Taki obłok porusza się szybko, zmieniając przy tym kształty. W jednej chwili staje się prześwitujący, a za moment gęstnieje i ciemnieje. Zdaje się, jakby ptaki tańczyły na niebie albo odprawiały jakiś rytuał. Nie robią tego jednak po to, by zachwycić talentem i pięknem zgromadzoną na ziemi publiczność. Te podniebne tańce służą samoobronie. Zbierając się w taki obłok, ptaki odstraszają latające drapieżniki. Orzeł lub jastrząb będzie miał spory problem, by obrać sobie jeden cel w tak ogromnym stadzie. Ptaki poruszają się szybko i wzajemnie osłaniają. Taka chmura może przepłoszyć głodnego drapieżca. Do obserwacji tego zjawiska przydadzą Wam się okulary przeciwsłoneczne. Trwa ono około 40 minut. To te same obłoki, które czasami tworzą wokół Księżyca upiorny okrąg. Przyroda wysyła sygnały ostrzegawcze o nadciągających katastrofach na wiele różnych sposobów. Drzewa wygięte w kształt litery J mogą oznaczać, że na danym terenie dochodzi do osuwisk. A ponieważ Ziemia osuwa się powoli, pnie mają dużo czasu, żeby przybrać tak fotogeniczną formę. Jeśli natraficie na takie koślawe drzewa, lepiej poszukajcie płaskiego terenu, chyba że szukacie mocnych wrażeń. Kolejne tajemnicze zjawisko występuje na pustyni. To tak zwany wodospad piasku. Powstaje, gdy wiatr naniesie ogromne ilości sypkiego materiału na krawędź kanionu. Piasek zaczyna wtedy spadać. Szczególnie potężną formę tego zjawiska można zaobserwować w Arabii Saudyjskiej. Wygląda jak wodospad Niagara, tyle że nie ma w nim ani kropli wody. Miejscowi twierdzą, że jest to zwiastun nadciągającej burzy piaskowej. Bezkresne, gorące pustynie na pierwszy rzut oka wydają się pozbawione życia, ale wśród tych piasków można spotkać niebezpieczne, a czasem przerażające stworzenia. Niektóre z nich mogą powodować tylko problemy zdrowotne, ale są też takie, których widok trudno wymazać z pamięci. Poznajmy je, zaczynając od tych niebezpiecznych, a kończąc na prawdziwych koszmarach. Idziesz przez pustynię i widzisz wielkiego pluszowego misia z rozłożonymi jak do uścisku łapkami. Rozumiesz, że to prawdopodobnie miraż, ale mimo to podchodzisz bliżej. Okazuje się, że miałeś rację. To nie pluszowa zabawka, ale gigantyczny kaktus. Jest w nim coś dziwnego. Dzięki okrywającemu go puchowi gałęzie przypominają łapki pluszowego misia. Nie jest to jednak puch, ale tysiące cienkich igieł. I to one są powodem, dla którego nie powinieneś się zbliżać. To holla. Nazywana też skaczącym kaktusem. Rośnie na pustynnych obszarach Arizony i w północnej części Meksyku. Nie martw się, ten kaktus cię nie zaatakuje, ale przylgnie do twojej skóry lub ubrania, jeśli go dotkniesz. Takie futro chroni kaktus przed zwierzętami i palącym słońcem. Boczne gałęzie są najważniejszymi częściami rośliny, ponieważ przeprowadzają fotosyntezę i gromadzą w sobie duże ilości wilgoci. Tak więc, chociaż ten kaktus jest niebezpieczny, może być pomocny dla pustynnych wędrowców, ale jego igły są naprawdę groźne. Jeśli przyjrzysz się im bliżej, zobaczysz, że mają kształt haczyków. Jedno dotknięcie i setki kolców tkwią już w twoim palcu. Dość trudno się ich pozbyć, a powodują duży ból i dyskomfort. Komfort, ale najciekawszą rzeczą w tym kaktusie jest sposób, w jaki się rozmnaża. Roślina klonuje się w nowym miejscu. Kiedy zwierzęta i ludzie przechodzą obok holli i dotykają jej, kaktus wraz z igłami oddaje mały kawałek siebie. Po upadnięciu tego kawałka na ziemię roślina zapuszcza korzenie i zaczyna rosnąć.
Kolejny potwór z pustyni biegnie w naszą stronę, a jest nim struś. Wielu uważa te zwierzęta za tchórzy chowających głowy w piasek. Najprawdopodobniej zmienisz zdanie, jeśli będziesz miał pecha spotkać jednego z nich. Zazwyczaj strusie nie są agresywne, ale powinieneś uciekać, jeśli zbliżysz się do ich gniazda. Z drugiej strony nie będziesz w stanie tego zrobić, ponieważ strusie poruszają się z prędkością 70 km na godzinę. Potrzebujesz samochodu, aby od nich uciec. W biegu uderzają napastnika masywną klatką piersiową. Zdarzały się przypadki, gdy strusie atakowały samochody dostawcze i powodowały ich znaczne uszkodzenia. Jednak głównym zagrożeniem są ich potężne nogi z ostrymi pazurami. Mogą nimi zadawać silne ciosy, a nawet pokaleczyć leżącego przeciwnika. Jeśli więc zobaczysz strusia w oddali, ruszaj w przeciwnym kierunku. Jaszczurka z rodziny Heloderma żyje pod ziemią na suchych pustyniach południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i północno-zachodniego Meksyku. Czasami wychodzi na zewnątrz w poszukiwaniu pożywienia. Wygląda uroczo, ale w rzeczywistości to niebezpieczne stworzenie. Gruba skóra chroni jaszczurkę przed jastrzębiami, kojotami i innymi drapieżnikami, ale jej główną ochroną jest jad. Węże i pająki wstrzykują swoje toksyny za pomocą długich kłów przypominających igły. Heloderma zaciska szczękę na ofierze, aby rozprowadzić jad, a kiedy ugryzie człowieka, może trzymać szczęki zamknięte przez długi czas. Uwolnienie się od niej jest trudnym zadaniem. Ludzie, którzy doświadczyli działania jadu, mówią, że to uczucie, jakby gorąca magma przepływała przez żyły. Mimo to jaszczurka okazała się przydatna dla nauki. Lekarze wykorzystali jej jad do stworzenia leków na cukrzycę i otyłość. Nadszedł czas na poznanie jednego z najbardziej przerażających stworzeń żyjących na pustyni. Wsłuchaj się w ciszę i nie ruszaj się. Nikogo nie ma w pobliżu. Nagle słyszysz syczenie dochodzące z dołu. Patrzysz na ziemię i widzisz potwora. Wielki, żółty pająk wielkości ludzkiej dłoni ze silnymi szczękami i długimi nogami chowa się w cieniu twojego ciała. W przerażeniu uciekasz przed nim, ale on rusza za tobą. Nie jest to łatwe w tej sytuacji, ale postaraj się uspokoić. Stworzenie nie jest tobą zainteresowane, chce tylko ukryć się przed palącym słońcem w twoim cieniu. W każdym razie lepiej go nie dotykać. Potężne szczęki pająka wielbłądziego mogą naprawdę solidnie gryźć. A tak przy okazji, to stworzenie tak naprawdę nie jest pająkiem. Owszem, należy do rzędu pajęczaków, ale to osobny gatunek sulfugów. Lubi gryźć, jest nieustraszony i dość agresywny. Pająk ten żeruje na owadach, jaszczurkach, gryzoniach i małych ptakach. Może poruszać się z prędkością 15 km na godzinę. Jak na swój niewielki rozmiar jest bardzo szybki. Trzeba być zawodowym sportowcem, aby przed nim uciec. Najczęściej pająki wielbłądzie można spotkać na pustyniach Bliskiego Wschodu, ale żyją one również w Meksyku i południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Prowadzą nocny tryb życia i starają się unikać słońca w ciągu dnia, więc zawsze szukają wtedy cienia. Nawiasem mówiąc, swoją nazwę zawdzięczają temu, że często chowają się w cieniu wielbłądów. Nie ukryjesz się przed nimi w ciągu dnia, ale będą też chciały cię dopaść w nocy, zwłaszcza jeśli rozpalisz ognisko. Sulfugi zawsze biegną do światła w nadziei, że znajdą coś do zjedzenia. Niektóre gatunki tych pająków wydają syczący dźwięk, aby odstraszyć przeciwników. Uspokójmy się na chwilę i opuśćmy gorącą pustynię. Udajemy się do wilgotnych tropików Tanzanii. Pod korą drzew, opadłymi liśćmi i w ciemnych jaskiniach można spotkać jedno z najbardziej przerażających stworzeń na ziemi – bezogonowego skorpiona biczowego. Wyobraź sobie dużego skorpiona z płaskim ciałem, które wygląda, jakby zostało przez coś przyciśnięte. Jest podobny do pająków, ale nie ma gruczołów jadowych i nie może prząść sieci. Ten potwór jest cichy i szybki, ale najbardziej przerażające są jego przednie pazury. Dwa razy dłuższe niż samo stworzenie. Zdobycz, którą nimi złapie, nie ma szans na ucieczkę. Życie w ciemnej jaskini osłabiło mu wzrok, więc skorpion biczowy stara się unikać światła słonecznego. Podczas linienia wspina się wysoko i powoli wychodzi ze starej skóry. Wyobraź sobie, że kierujesz latarkę na sufit jaskini i widzisz małe kokony, z których wypełzają blade pająki z nadmiernie długimi nogami. Jeśli naprawdę go spotkasz, zachowaj spokój i powoli odejdź jak najdalej. Bądź ostrożny, skorpion może w sekundę wpełznąć pod twoje ubranie i ugryźć cię w brzuch. I to nie jest najgorsze. Dobra, tym razem żartowałem. Ten piękniś jest jednym z najłagodniejszych i najbardziej nieszkodliwych stworzeń wśród pająków i skorpionów.
Boi się ciebie i nigdy nie zaatakuje. Wiele osób uważa je za piękne i trzyma skorpiony biczowe w szklanych terrariach. Jeśli chcesz mieć takiego zwierzaka, pilnuj go, aby nie uciekł z domu. Jeśli tak się stanie, ponowne złapanie go będzie dość trudne. W ciągu kilku chwil może dostać się pod łóżko lub przejść przez szczeliny w podłodze. Następnie przedostanie się do mieszkania obok przez system wentylacyjny i śmiertelnie przestraszy sąsiada. Dobra, a może jeszcze jeden skorpion. Nie jest tak przerażający jak inne stworzenia na tym filmie, ale jest to najbardziej jadowity skorpion w USA. Problem polega na tym, że można go spotkać nie tylko na pustyni, ale też w domu lub na podwórku. Te niebezpieczne, jadowite bestie wpełzają do pomieszczeń i często żądlą ludzi. Jeden raz wystarcza, aby wywołać ból podobny do użądlenia pszczoły. Jednak osoby uczulone na jad mogą doświadczyć paraliżu, zaburzeń oddychania i innych problemów zdrowotnych. W sercu gęstego lasu człowiek wyrusza na wędrówkę. Nie jest to jednak zwykły spacer wśród drzew. Zamienia się w niesamowite i mrożące krew w żyłach odkrycie. Nasz bohater z błyskiem ciekawości w oczach odkrywa ukrytą w cieniu norę. Ciekawość bierze górę nad strachem i nasz odkrywca podchodzi bliżej. Nie jest to przypadkowa nora, należy do lisa. A co jeśli to zły pomysł i powinien po prostu uciekać? W radosnym okresie wiosny, kiedy natura ożywa tętniącą energią, lisy angażują się w swój skomplikowany rytuał. To właśnie w tym czasie szukają ukojenia w swoich podziemnych sanktuariach. Przez resztę roku, gdy świat wokół nich kwitnie, lisy wolą wygrzewać się w słońcu, znajdując komfort nad ziemią, z wyjątkiem sytuacji, gdy pogarsza się pogoda. W najbardziej niesprzyjających warunkach szukają schronienia w swoich norach, chroniąc się przed żywiołami. Nory te, znane jako lisie nory, zazwyczaj składają się tylko z kilku wejść, czasami pokrytych rozsypaną ziemią i gruzem. W zimowych miesiącach pracowite lisy pilnie kopią dodatkowe nory w oczekiwaniu na nadchodzącą wiosnę. Czasami wśród pozostałości ich podziemnych wędrówek leżą szczątki padłych lisów, co jest świadectwem cyklu życia w tych złożonych podziemnych sieciach. Jeśli ktoś zbadałby okolice lisiej ziemi, zauważyłby świeże ślady jedzenia pozostające poza norami w miesiącach od kwietnia do czerwca. To właśnie w tym okresie, gdy psotne lisiątka zaczynają zimę swoją obecnością, można znaleźć pozostałości po ich ucztach, zachwycający znak rozwijającego się życia. Jak więc wyglądają te tereny? W końcu w lesie są też inne zwierzęta, które kopią nory. Przejdźmy teraz do sedna. Nory lisów. Nieuchwytne obozy tych istot zwykle znajdują się na obszarach obfitujących w bujną zieleń. Możesz znaleźć te stworzenia ukrywające się pod gałęziami drzew lub szukające schronienia pod dużymi skałami. Jeśli natkniesz się na przytulną małą norę, która wydaje się być stworzona dla lisa, poczujesz ten niepowtarzalny aromat, któremu towarzyszą inne intrygujące wskazówki. Na przykład rozrzucone kości, prawdopodobnie odkryłeś lisią norę. Niestety, mój ciekawski przyjacielu, nie ma pewnej odpowiedzi na pytanie, czy przebiegłe lisy budują swoje nory. Posiadają one niesamowitą zdolność adaptacji do różnych środowisk, czy to otwartych łąk, gęstych lasów, czy nawet bezlitosnej tundry. Wyobraź to sobie. Legowisko lisa składa się z co najmniej 4 do 5 sekcji. Mamy wielkie wejście, rampę, główną jaskinię i sekretny pokój, który służy również jako składzik żywności. W zależności od wielkości stada mogą istnieć dodatkowe pokoje, aby pomieścić cały gang lisów. Wyobraź sobie teraz wielkie otwarcie lisiej nory. Wejście i rampa tworzą korytarz prowadzący około 1 do 2,5 metra w głąb ziemi, łącząc świat zewnętrzny z przytulną przystanią wewnątrz. Ale to nie wszystko. Lisy jako sprytni organizatorzy gromadzą zdobyte skarby w swoich norach. Tak, mają własne skrytki na żywność, w których ukrywają wszystkie swoje smakowite znaleziska. Liczba pomieszczeń w norze może się różnić, jest dostosowana do wielkości stada, ponieważ te przebiegłe stworzenia zapewniają wystarczającą ilość miejsca na poród i wychowanie uroczego potomstwa.
Mogą nawet kopać dodatkowe tunele i tworzyć dodatkowe wejścia, aby było jeszcze ciekawiej. Pomówmy teraz o sprawach kulinarnych. Lisy to wytrawni smakosze, którzy przechowują żywność w dużych ilościach, aby były gotowe przetrwać zimę i okres godowy. Nie chomikują jednak zbyt wiele. Przechowują tylko tyle, aby wystarczyło im na kilka dni, biorąc pod uwagę, że nie jedzą codziennie świeżej zdobyczy. Jagody i owoce często goszczą w ich magazynach, podczas gdy pyszne mięso zajmuje centralne miejsce w ich kulinarnych przygodach. Ciekawi Cię bliskość nor lisów względem siebie? Cóż, jeśli ziemia obfituje w pożywienie i świeżą wodę, możesz natknąć się na 2 lub 3 nory lisów w promieniu 25 km². Ale jeśli są ograniczone, być może będziesz musiał rozszerzyć swoje poszukiwania na obszar 50 km², gdzie znajdziesz tylko jedną norę. Na tym jednak saga się nie kończy. Lisy zgodnie ze swoją zaradną naturą często mają wiele nor. Utrzymują główną norę, często określaną norą rodową, która ma wartość sentymentalną. Dodatkowo utrzymują też norę zapasową na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Nie zapominajmy też o ich talencie do zajmowania opuszczonych lub pożyczonych nor jako własnych. Spryciarze, prawda? Porozmawiajmy teraz o tych cudownych stworzeniach. Lisy występują w zachwycającej gamie gatunków, rozmiarów i odmian rozsianych po naszej planecie. Ale gwiazdą programu jest lis rudy, występujący na każdym kontynencie z wyjątkiem mroźnej Antarktydy. Podczas gdy większość lisów preferuje spokój wiejskich krajobrazów, nie zdziw się, jeśli zapuszczą się one na tereny podmiejskie, gdzie ich ścieżka może krzyżować się z ludźmi. Spotkania lisa i człowieka to opowieść o dwóch skrajnościach. Niektóre życzliwe dusze próbują zjednać sobie te zwierzęta, oferując im smakołyki. Z drugiej strony są tacy, którzy drżą na samą myśl o spotkaniu z tym zwierzakiem, obawiając się jego przebiegłej i dzikiej natury. Wyobraź sobie teraz następujący scenariusz. Co jeśli lis podejdzie do ciebie lub nawet zaatakuje? Zazwyczaj lisy nie stanowią zagrożenia dla ludzi i nie mają złych zamiarów. Wolą zająć się małymi ssakami lub zwierzętami gospodarskimi, zachowując całą swoją agresję na czas polowania lub samoobronę. Jednak odnotowano pewne incydenty z ludźmi. Dlatego wiedza o tym, jakie kroki należy podjąć, jeśli lis zbliży się lub rzuci się na ciebie, ma kluczowe znaczenie. Lisy rzeczywiście można udomowić, jednak w głębi serca pozostają dzikie, a ich działania mogą być szalenie nieprzewidywalne. Potrafią na chwilę zaakceptować swoją oswojoną stronę, by za moment powrócić do nieokiełznanych instynktów, gdy poczują się osaczone, zagrożone, głodne lub po prostu przestraszone. Naturalnie lisy postrzegają nas, ludzi, jako potencjalne zagrożenie i w naszym najlepszym interesie jest odwzajemnienie ich ostrożnego podejścia. Nigdy nie próbuj zbliżać się do lisa, nawet jeśli wydaje się łagodny i przyjazny, ponieważ jego temperament może zmienić się w ciągu kilku sekund. Unikaj gwałtownych ruchów i oprzyj się chęci zbliżenia się, ponieważ może to wzbudzić niepokój lub przestraszyć naszego lisiego przyjaciela. W większości przypadków, gdy lis zauważy człowieka w pobliżu, szybko ucieknie lub poszuka schronienia. Jeśli jednak znajdziesz się w sytuacji konfrontacji z lisem, najlepszym sposobem działania jest cofnięcie się o krok i zapewnienie mu przestrzeni, której pragnie. Jeśli lis upiera się przy swoim podejściu lub jeśli napotkasz kilka lisów w pobliżu, mój drogi przyjacielu, daj im dużo przestrzeni. Nie zbliżaj się do nich ani nie próbuj ich karmić, zwłaszcza rękoma. Pozwól im zająć się swoimi lisimi sprawami, a ty obserwuj je z daleka. W sytuacji, gdy lis znajdzie się w pułapce, na przykład w pomieszczeniu, radzę zachować spokój. Unikaj podnoszenia głosu lub wywoływania niepotrzebnego zamieszania, ponieważ może to sprowokować lisa do ataku. Zamiast tego zachowaj ciszę, bezpieczną odległość od stworzenia i zapewnij mu drogę ucieczki. Upewnij się, że drzwi i okna pozostają otwarte, zapewniając lisowi wolność, której szuka. W odpowiednim czasie szybko się wydostanie.
Jeśli jednak szczęście ci nie sprzyja i znajdziesz się w niefortunnej sytuacji ataku lisa, pamiętaj, aby zachować spokój. Powstrzymaj się od wypuszczania swoich zwierząt lub ścigania lisa. Po prostu pozwól mu się wycofać z własnej woli. Jeśli lis upiera się i nie chce się wycofać, kilka klaśnięć może go odstraszyć. Teraz już możesz spokojnie cieszyć się swoją leśną wędrówką. Spójrzcie na to śliczne stworzenie. Wygląda uroczo i zupełnie nieszkodliwie, ale musicie wiedzieć, że pozory mylą. Ośmiornica z rodziny Hapalochlena jest niezwykle jadowita. W rzeczywistości są to jedne z najbardziej jadowitych zwierząt morskich na świecie. Żyją w basenach pływowych i na rafach koralowych. Pomimo niewielkich rozmiarów, zaledwie od 8 do 12 cm, są bardzo niebezpieczne dla ludzi, jeśli zostaną sprowokowane. Ich jad zawiera silną neurotoksynę zwaną tetrodotoksyną. Kiedy zwierzę czuje się zagrożone, jego pierwszym instynktem jest ucieczka. Jeśli jednak niebezpieczeństwo będzie się utrzymywać, na przykład gdy nie zrezygnujecie z pomysłu podniesienia ośmiornicy, przyjmie ona postawę obronną i pokaże swoje niebieskie pierścienie. Osaczona i dotknięta ośmiornica ugryzie napastnika, a to może się skończyć bardzo, bardzo źle. Tetrodotoksyna powoduje poważne konsekwencje i czasami skutkuje całkowitym paraliżem ciała, gdy ofiara jest w pełni świadoma, ale nie może się poruszać. Nieszczęśnik pozostaje przytomny, ale z powodu paraliżu nie ma możliwości wezwania pomocy. Co ciekawe, zrelaksowana ośmiornica wygląda na brązową lub nawet beżową, ale gdy poczuje się zagrożona, włącza swój psychodeliczny wzór. Taka reakcja nazywana jest zachowaniem aposematycznym. Mówiąc prościej, jest to sytuacja, w której zwierzę przybiera jaskrawą barwę, ostrzegając, że jeśli zostanie zaatakowane, dla napastnika źle to się skończy. Oczywiście hapalochlena nie jest jedynym niebezpiecznym zwierzęciem, które wygląda całkiem nieszkodliwie. Na przykład spójrzcie na to stworzenie. Wygląda wręcz uroczo, jest puszyste i miękkie. Pragnienie dotknięcia go jest wręcz nie do odparcia. Jednak lepiej tego nie robić. Urządlenie tej włochatej gąsienicy może być bardzo bolesne. Jest to gąsienica ćmy flanelowej. W tym jedwabistym futerku ukryte są kolce jadowe wyposażone w komórki żądlące, jak u meduzy. Ludzie różnie reagują na toksyny gąsienic. U niektórych reakcje mogą być poważniejsze niż u innych. Ponadto, jak groźne są konsekwencje, zależy również od grubości skóry w miejscu urządlenia. W większości przypadków dyskomfort i wysypka ustępują w ciągu kilku godzin, a czasem dni. Kolejnym zwierzęciem na naszej liście jest drzewołaz. Istnieje ponad 170 gatunków tych żab i co ciekawe, nie wszystkie z nich są trujące, jednak niektóre wydzielają przez skórę niezwykle niebezpieczne toksyny. Z drugiej strony, żaby nigdy nie używają tych toksyn do polowania lub atakowania. Mają je tylko do samoobrony. Eksperci nie są pewni, ale przypuszczają, że zdolność żab do wytworzenia jadu może wynikać z diety bogatej w zwierzęta zawierające toksyny, na przykład stonogi lub mrówki. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Środkowej i Południowej są znani z tego, że pocierają swoje strzały o skórę drzewołaza, aby zatruć groty. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jeśli dotkniecie drzewołaza, jest natychmiastowe szukanie pomocy, zwłaszcza jeśli natknęliście się na drzewołaza żółtego, który jest najbardziej toxyczny. Metasepia pfefferi jest jedynym znanym jadowitym gatunkiem mątwy. Stworzenie to ma niesamowicie trującą tkankę mięśniową, pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Uważajcie na to ciemnobrązowe podwodne zwierzę z dwiema mackami i 8 ramionami. Prawdopodobnie ma również fioletowe i żółte obwódki na ramionach. Przede wszystkim należy unikać zjedzenia takiej mątwy. Drapieżne ślimaki stożkowate są bardzo powolnymi zwierzętami. Jest to główny powód, dla którego nie mają one możliwości chwytania swoich ofiar. To znaczy, nie mogą tak naprawdę złapać innego zwierzęcia, ani go ugryźć. Zamiast tego ślimak stożkowaty wytwarza silny jad, który pomaga mu przetrwać. A najciekawsze jest to, że każdy z niemal 1000 gatunków tych zwierząt wytwarza zupełnie inną toksynę. Chociaż ślimaki stożkowate nie mają kłów, dysponują pokrytym jadem harpunem, którego używają do
urządzenia ofiary. Na końcu sakiewki jadowej znajduje się struktura przypominająca rurkę, a zmodyfikowany ząb może wystrzelić z rurki z oszałamiającą prędkością 600 km na godzinę. Tak więc bycie powolnym nie przeszkadza ślimakom stożkowatym, a ponieważ każdy gatunek wytwarza unikalny jad, niektóre mogą co najwyżej lekko urządlić, podczas gdy inne powodują poważne szkody dla zdrowia. Na przykład ten zamieszkujący rafy ślimaczek wypuszcza ząb przypominający harpun, aby urządlić swoją ofiarę, a na jego jad nie ma znanego lekarstwa. Kiedy myślicie o rozdymkach, prawdopodobnie wyobrażacie sobie okrągłą rybkę z imponującymi kolcami na całym ciele, ale za tym dość zabawnym wyglądem kryje się przerażające stworzenie, a jego najbardziej niebezpieczną częścią jest trucizna, uważana za jedną z najniebezpieczniejszych i najsilniejszych na świecie. Dobra wiadomość jest taka, że nie zatrujecie się, jeśli nie zjecie ryby, więc może lepiej nie powinniście ryzykować. Teraz spójrzcie na tego owada i postarajcie się do niego nie zbliżać. To szerszeń azjatycki, monstrualnych rozmiarów stworzenie, które może dorastać do prawie 5 cm długości i jest znane z agresywnego zachowania. Jego imponujące żądło zawiera wystarczającą ilość jadu, aby urządlenie było bardzo bolesne. Niektórzy ludzie nie przeżywają ataku tego owada. Mimo że jego jad nie jest najsilniejszy, duży rozmiar sprawia, że dawka jest naprawdę groźna. A jeśli zaatakuje was nie jeden, a kilka szerszeni? Cóż, konsekwencje mogą być dramatyczne. Szerszeń azjatycki niekoniecznie jest nieprzyjazny wobec ludzi lub innych zwierząt, ale sprowokowany zaatakuje bez wahania. To naprawdę piękne, jasno-niebieskie stworzenie, nazywane jest niebieskim smokiem morskim. Pomimo tak imponującej nazwy, w rzeczywistości jest malutkie, zwykle nie większe niż winogrono. Można je spotkać na plaży lub pływające obok nas w wodzie. Musicie jednak pamiętać o jednym: bez względu na to, jak ładnie wygląda ten mały ślimak, nigdy go nie dotykajcie. Pomimo niewielkich rozmiarów, jego urządzenie może być bardzo silne. Wszystko z powodu diety tych zwierząt. Ich ulubionym daniem jest portugalski żeglarz meduza, która ma wystarczającą ilość jadu, aby sparaliżować małe rybki i skorupiaki. Niebieskie smoki najpierw używają śluzu, aby zneutralizować parzące komórki meduzy. Następnie kradną te komórki z jej macek, przechowują je i koncentrują we własnych tkankach. Potem przy dotknięciu uwalniają parzące komórki, co sprawia, że ich własne urządzenie jest jeszcze silniejsze, nawet gorsze niż to meduzy. Te niesamowite stworzenia są również niezwykle podstępne. Mimo że ich wygląd rzuca się w oczy, są znanymi mistrzami kamuflażu. Ten żywy niebieski kolor jest tak naprawdę na ich brzuchach, więc gdy smoki pływają na grzbiecie, po prostu zlewają się z wodą. Jeśli chodzi o ich grzbiety, są szare, aby zakamuflować te zwierzęta w głębi morza. Meduza Carukia barnesii, znaleziona w Australii, wygląda na malutką i całkowicie niewinną, ale pozory mylą. To maleństwo wielkości ludzkiego paznokcia jest w rzeczywistości niezwykle niebezpieczne. Podczas sezonu ich pojawiania się, który trwa od listopada do maja, mnóstwo plaż zostaje zamkniętych z powodu tych małych stworzeń. To, co sprawia, że meduzy są szczególnie niebezpieczne, to miniaturowy rozmiar. Ludzie po prostu nie zauważają ich podczas pływania. Niesławna meduza o znaczącej nazwie osa morska żyje w Oceanie Indyjskim i spokojnym. Trzymajcie się z daleka, jeśli zauważycie stworzenie o nieco sześciennym kształcie z długimi, zwisającymi mackami. Nawet jeśli zobaczycie tylko pojedynczą mackę bez przyczepionej do niej meduzy, nie zbliżajcie się do niej ani jej nie dotykajcie. Osa morska może dorastać do 3 metrów, a każda z jej macek ma około 500 tysięcy mikroskopijnych harpunów do wstrzykiwania jadu. W przeciwieństwie do innych meduz, osy morskie są łowcami. Mogą przyczepić się do człowieka, owijając swoje smukłe macki wokół kończyny lub ciała. Biorąc pod uwagę, jak niebezpieczny jest ich jad, nie będzie to przyjemne doświadczenie. W Teksasie żyją jedne z najdziwniejszych i najbardziej przerażających zwierząt, o jakich kiedykolwiek słyszeliście. Może to być dla was zaskoczeniem, ale ten stan jest pełen niezwykłych istot, których nie da się znaleźć gdziekolwiek indziej. Przyjrzyjmy się więc najbardziej niesamowitym z tych zwierząt. To piękne, błękitne stworzenie nazywane jest niebieskim smokiem morskim. Pomimo tak imponującej nazwy, stworzenie to jest w rzeczywistości malutkie, zwykle nie większe niż winogrono.
Można je spotkać na plaży lub unoszące się w wodzie. Musicie jednak pamiętać o jednej rzeczy. Bez względu na to, jak ładnie wygląda ten mały ślimak, nigdy go nie dotykajcie. Pewien turysta zauważył kilka tych uroczych smoków przy brzegu wyspy Mustang. Podpłynął do jednego z nich, bo chciał go sfilmować. Na szczęście wrzucił ślimaka z powrotem do wody, zanim ten zdążył go urządlić. W przeciwnym razie mogłoby się to źle skończyć, ponieważ niebieski smok morski jest jadowity. Pomimo ich niewielkich rozmiarów, urządlenie przez te stworzenia może być bardzo bolesne. A to ze względu na dziwną dietę morskich smoków. Ich ulubionym daniem jest żeglarz portugalski. Meduza, która ma wystarczającą ilość jadła, aby sparaliżować małe ryby i skorupiaki. Ślimaki najpierw używają swojego śluzu, aby zneutralizować parzące komórki meduzy. Następnie zabierają sobie te komórki z macek meduzy i koncentrują je w większej ilości we własnych tkankach. Uwalniają je, gdy uznają, że są atakowane. Komórki meduzy sprawiają, że urządlenie morskich smoków jest znacznie bardziej dotkliwe. Te niesamowite stworzenia są również niezwykle podstępne. Mimo swojego jaskrawego ubarwienia są zarazem prawdziwymi mistrzami kamuflażu. Widzicie, ten żywy niebieski kolor mają tylko na brzuchach, więc kiedy pływają na grzbiecie, od góry zlewają się z wodą, a ponieważ grzbiety mają szare, z dołu nie odróżniają się od dna morskiego. A teraz ciekawostka. Grupa małych smoków pływających razem nazywana jest niebieską flotą. I jeszcze jeden fakt. Niebieskie smoki zwykle składają sznur około 11 jaj, z których już po 3 dniach wykluwają się larwy. Niebieskie smoki morskie rzadko docierają do lądu. Nie mają skorupy, więc kiedy w końcu przedostaną się przez strefę silnych fal i wylądują na brzegu, są już uszkodzone. A jednak uwaga! Nawet wtedy ich ciała są pełne jadu. Ale oczywiście błękitne smoki morskie nie są jedynymi niezwykłymi mieszkańcami zamieszkującymi Teksas. Spójrzcie na to koszmarne stworzenie. Trujące, oślizgłe i w pewnym sensie nieśmiertelne. Poznajcie Bipalium, czyli robaka młota. A wiecie, co jest najgorsze? Może on czaić się nawet w przydomowym ogrodzie. Robaka tego można łatwo rozpoznać po przerażającej głowie w kształcie łopaty. Nie wygląda jak żaden inny bezkręgowiec, jakiego kiedykolwiek widzieliście, ani w ogóle jak żadne inne stworzenie. Początkowo widywano je tylko we wschodnim Teksasie. Później jednak naukowcy zauważyli te mrożące krew w żyłach stworzenia w północnym, środkowym i południowym Teksasie. W zasadzie wszędzie poza najbardziej suchymi obszarami na zachodzie. Jedną z najbardziej przerażających rzeczy w tym robaku jest jego długość. Stworzenie to może urosnąć nawet do 30 cm. Na szczęście takie giganty nie są zbyt powszechne. Większość robaków młotów osiąga jedynie 15 cm. W Teksasie można spotkać dwa gatunki tych stworzeń i oba mają ciemny pasek po środku. Większy z tych dwóch gatunków żywi się dżdżownicami, co w rzeczywistości stanowi duży problem. Dżdżownice odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowej i bogatej w minerały gleby. Jeśli znikną, rośliny na takich obszarach nie będą otrzymywać potrzebnych im składników odżywczych. Nawet dla ludzi i zwierząt domowych spotkanie z tym robalem nie jest najprzyjemniejszym doświadczeniem. To jedyne bezkręgowce lądowe, które wydzielają bardzo niebezpieczną neurotoksynę, taką samą, jaką wytwarzają rozdymki. Ponieważ człowiek jest duży, dotknięcie Bipalium nie będzie dla niego zbyt szkodliwe. Może jednak spowodować mrowienie lub nawet drętwienie dłoni. Jest jednak znacznie bardziej niebezpieczne dla zwierząt domowych. Zdarzały się przypadki, gdy psy zjadały te robaki i później chorowały. Co ciekawe, te stworzenia pochodzą z Azji Południowo-Wschodniej. Musiały jednak opanować sztukę autostopu, ponieważ na początku XX wieku znaleziono je w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajcie, że jeśli chcecie zabić robaka młota, co jest raczej zalecane, najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest posiekanie go łopatą. Chodzi o to, że płazińce rozmnażają się przez podział. Tak więc przecinając go, w rzeczywistości pomagacie populacji robaków, zmieniając jednego w dwa. Jest to powód, dla którego płazińce są czasami opisywane jako nieśmiertelne, co jest nieco naciągane, ponieważ stworzenia te nie przeżyją wodcie ani soli. Nawet jeśli w zachodnim Teksasie jesteście bezpieczni przed robakami młotami, nie oznacza to, że nie możecie natknąć się na inne niebezpieczne zwierzęta. Jest na przykład coś takiego jak spawęki skorpionokształtne.
Stworzenia te, chociaż przypominają skorupiaki, w rzeczywistości są pajęczakami. Kto by pomyślał? W każdym razie te ośmionogie stworzenia mogą naprawdę paskudnie ugryźć, ale nie jest to w nich najgorsze. Spawęki rozpylają z ogonów 80-procentowy kwas przypominający ocet. Przeważnie robią to, aby się bronić, ale nadal brzmi dość nieprzyjemnie, prawda? Może również uszczypnąć palec, który znalazł się zbyt blisko swoim masywnym aparatem gębowym. U podstawy odwłoków spawęki mają długie ogony przypominające bicze. Dlatego pajęczaki te nazywane są też biczyko-odwłokowcami. Nie są jednak spokrewnione ze skorpionami ani nie mają żądeł. Letnie deszcze wywabiają je z nor w poszukiwaniu pożywienia i partnera. Na szczęście eksperci twierdzą, że biczyko-odwłokowce nie są szkodliwe dla ludzi. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że pozostawią na ręce ślady swoich dużych szczypiec, których zazwyczaj używają do chwytania owadów. Można je w sumie uznać za pożyteczne, ponieważ żywią się krocionogami, świerszczami, skorpionami i karaluchami. Polują, wyczuwając wibracje swoich ofiar za pomocą długich przednich nóg. Ponieważ wolą wychodzić po zmroku, jest mało prawdopodobne, że zobaczycie je w świetle dziennym. Ale jeśli się na nie natkniecie, przyjrzyjcie się uważnie. Jeśli to samica, może nieść swoje młode na grzbiecie. Wyobraźcie sobie, że jest środek wiosny, a wy spacerujecie wśród kwitnących kwiatów i zieleni. Nagle zauważacie na ziemi coś niezwykle dziwacznego. Zwierzę wygląda uroczo, puszyste i miękkie. Pragnienie dotknięcia go jest nieodparte. Ale uwaga, urządlenie gąsienicy Megalopyge opercularis, czyli ćmy flanelowej, może być bardzo bolesne. W Teksasie żyje kilka gatunków jadowitych gąsienic. Gąsienica ćmy Hemileueca maya, kolczasty ślimak dębowy, gąsienica siodłowa i gąsienica ćmy Io. Dotknięcie którejkolwiek z nich może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Gdybyście wzięli do ręki tę włochatą, uroczą gąsieniczkę w parku, najprawdopodobniej zaczęlibyście odczuwać pieczenie i pojawiałaby się swędząca wysypka. W najgorszym przypadku będziecie musieli nawet udać się do szpitala. Głównym problemem jest to, że ludzie bardzo różnie reagują na toksyny gąsienic. U niektórych reakcje mogą być poważniejsze niż u innych. To, jak poważne są konsekwencje, zależy również od grubości skóry w dotkniętym obszarze. W większości przypadków nieprzyjemne odczucia i wysypka ustępują w ciągu kilku godzin, a czasem dni. Z drugiej strony takie gąsienice przekształcają się później w ćmy i motyle, które pomagają zapylać kwiaty i drzewa. Pozbycie się tych stworzeń oznacza wyrządzenie krzywdy okolicy, w której mieszkacie. Specjaliści są pewni, że natknięcie się na jadowitą gąsienicę nie doprowadzi do niczego złego, jeśli będziecie pamiętać o zasadzie: jeśli wygląda na puchatą, nie wolno jej dotykać. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku takich stworzeń jest edukowanie ludzi na temat tego, czym one są, jak wyglądają i dlaczego dotykanie ich niezabezpieczonymi rękami może być groźne. W niektóre noce, gdy połacie nieba znajdujące się nad potężną burzą są czyste, można zobaczyć elfy, trolle, gnomy albo niebieskie strumienie. Te ostatnie trochę tu nie pasują, prawda? Ale tak naprawdę nie mówimy tu o bajkach. To po prostu różne rodzaje piorunów, które są widoczne bardzo wysoko nad szalejącymi chmurami burzowymi. Weźmy na przykład czerwone sprajty. Są to rozbłyski światła pojawiające się nad burzami i występujące w gromadzie. Występują rzadko, ponieważ wywołuje je tylko specyficzny rodzaj wyładowań. Podczas uderzenia pioruna ładunek dodatni jest przenoszony z chmury burzowej do ziemi. Tego typu zjawiska stanowią zaledwie 10% wszystkich uderzeń piorunów. Przez ponad 100 lat wiele osób wierzyło, że te błyski to tylko miejskie legendy, a ludzie rzeczywiście od czasu do czasu je widywali, choć były one tak krótkotrwałe, że nawet jeśli szczęśliwie udałoby się je dostrzec, nie byłoby czasu, aby kogoś poinformować i sprowadzić jako świadka. Nawet gdy uznali naukowcy lub piloci o nich wspominali, społeczność naukowa w większości je ignorowała. W 1989 roku wydarzyło się coś nowego. Naukowcom z Uniwersytetu
Uniwersytetu w Minnesocie udało się uchwycić sprajty na filmie. I tak się zaczęło. Ludzie na całym świecie zaczęli dzielić się materiałami wideo i zdjęciami tych specyficznych wyładowań. W początkowej fazie mogą przyjąć formę 100-metrowych kul naładowanych zjonizowanym powietrzem. Kule te spadają z wysokości około 80 km z szybkością będącą odpowiednikiem 10% prędkości światła. Naukowcy badają nie tylko pioruny, które wystrzeliwują z chmur, ale także kolorowe błyski wznoszące się w przestrzeń kosmiczną. Zatem energia rozprzestrzenia się w górę do naładowanej elektrycznie jonosfery i jednocześnie ciągnie w dół do Ziemi. Sprajty występują w różnych kształtach, choćby meduzy, które czasem pokrywają obszar nawet 80 km kwadratowych. Przybierają też kształt marchewki lub kolumny i generalnie są podobne z tym, że mają długie wąsy. Ich dolne części często są niebieskie, natomiast wyższe w kolorze czerwieni. 22 sierpnia 2022 roku udało się zrobić wspaniałe zdjęcia jasno-czerwonych smug na niebie nad pustynią Atacama w Chile. Były otoczone inną, większą poświatą o zielonkawym kolorze. Jest to coś, co nazywamy poświatą niebieską i można ją wyraźnie dostrzec tylko wtedy, gdy nie występuje zanieczyszczenie światłem. Masowo używane przez nas sztuczne światło nie pozwala nam m.in. obserwować gwiazd i różnych kosmicznych obiektów, które przecież w odpowiednich warunkach można zobaczyć na nocnym niebie. Ta poświata powstaje dzięki atomom azotu i tlenu w naszej atmosferze. Światło słoneczne wyrzuca ich elektrony w ciągu dnia, a następnie powoli znów łączą się z nimi, co w rezultacie prowadzi do wykreowania świetlnego zjawiska. Jak zaobserwować sprajta? Przede wszystkim trzeba znaleźć dużą burzę z piorunami. Jak wiadomo, występują one częściej latem i wiosną, na przykład w czerwcu. Oczywiście sprajty mogą pojawić się w dowolnym momencie, to ile tylko pojawi się potężna burza z piorunami na poziomie gruntu. Niebo musi być czyste i bardzo ciemne, najlepiej bez jasnego światła księżyca. Burza powinna znajdować się w odległości od 150 do 300 km. Dzięki temu chmury nie będą zasłaniać nieba, co zapewni dobrą widoczność. W idealnym scenariuszu burza powinna przemieszczać się wzdłuż odległego horyzontu, co sprawi, że będziesz w stanie zobaczyć wszystko powyżej wierzchołków chmur. Burzę można śledzić za pomocą radaru pogodowego. Twoje oczy potrzebują trochę czasu, aby przystosować się do otaczającej ciemności. Daj im 20-30 minut, trzymaj wzrok ponad chmurami i staraj się nie patrzeć na nie bezpośrednio. Ignoruj błyskawice. Sprajt pojawi się może raz na 200 uderzeń pioruna i nie oczekuj, że na pewno uda ci się uchwycić to na kamerze. Nie jest to łatwe, ale dla samego widoku naprawdę warto czekać. Te i podobne rozbłyski nazywamy z angielskiego Transient Luminous Events, co można by przetłumaczyć jako przejściowe zdarzenie świetlne. Warto również wspomnieć o niebieskich strumieniach. Są to słabe niebieskawe światła, które unoszą się w górę niczym ultraszybki kłąb dymu nad potężnymi burzami gradowymi. One także występują bardzo rzadko i w większości przypadków można je zobaczyć tylko z samolotu. A teraz dochodzimy do bajkowych stworzeń. Elfy, gdy oczywiście mówimy o błyskawicach, to krótkie dyski przyćmionego światła, które można zobaczyć na wysokości około 100 km w atmosferze. Musimy sobie też wyjaśnić, czym są trolle. To czerwone plamy, które pojawiają się w pobliżu wierzchołków chmur po rozbłysku bardzo silnego czerwonego sprajta. Gnomy natomiast to najmniejsze i najszybsze rozbłyski. Mówimy o maleńkich białych mgnieniach, które rozbłyskują ze szczytu wielkiego kowadła chmur burzowych. Kowadło to górna część chmury, którą widać na szczycie szalejącej burzy. Rozprzestrzenia się w dół wraz z wiatrami. Gnomy trwają zaledwie milisekundy. Są też szokujące pioruny kuliste w kształcie ognistych kul, które mogą osiągnąć wielkość piłki golfowej, a w skrajnych przypadkach nawet piłki plażowej. Bywają żółte, czerwone, białe, pomarańczowe, zielone lub fioletowe. Widać je przez kilka sekund, a czasem nawet minut. Na przestrzeni wieków wielu ludzi utrzymywało, że widzieli pioruny kuliste, czasem nawet unoszące się w kierunku ich domów. Jednak takie zdarzenia są naprawdę nieprzewidywalne i zdarzają się bardzo sporadycznie. Naukowcom udało się odtworzyć piorun kulisty w laboratorium, a przynajmniej coś na kształt. Zdali sobie sprawę, że to zjawisko prawdopodobnie pojawia się po uderzeniu pioruna w ziemię. Ziarna mineralne w glebie następnie odparowują.
Czas na coś naprawdę spektakularnego. Błyskawica wulkaniczna tworzy się przy okazji gwałtownych erupcji. Podobnie jak inne burze, pioruny wulkaniczne powstają, gdy w ziemskiej atmosferze gromadzi się elektryczność statyczna. Następnie zostaje ona uwolniona w postaci błyskawicy. Naukowcy nie rozumieją całości tego mechanizmu, ale uważają, że jest on związany z naładowanymi elektrycznie pęcherzykami magmy. Przykładowo, nagromadzenie kryształków lodu powoduje powstawanie zwykłych burz. Sam proces jest podobny w wytwarzaniu błyskawic podczas wybuchu wulkanu. Dzieje się tak, gdy powietrze ogrzane podczas erupcji unosi się ku niebu i po drodze natrafia na zimne powietrze. Woda z erupcji zabiera się w cząsteczki lodu, a gdy zderzają się ze sobą, niektóre elektrony zostają wypuszczone. Cząsteczki lodu, które mają teraz więcej ładunków dodatnich, przemieszczają się wyżej na niebie i gromadzą się. Odpowiadać może za to również elektryzowanie przy starcie, kolejna rzecz, która prowadzi do powstawania piorunów. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku z cząsteczkami lodu, tak tutaj mamy popiół i kawałki skał, które zderzają się i tworzą naładowane jony. Są też ciemne błyskawice. Ponad 10 lat temu naukowcy odkryli, że burze mogą generować krótkie, ale bardzo silne wybuchy promieni gamma, które stanowią formę światła o najwyższej energii. Są tak jasne, że mogą oślepiać czujniki na satelitach, nawet gdy znajdują się setki kilometrów od nich. Mogą również tworzyć antymaterię. Jest to rodzaj materii zbudowanej z cząstek o przeciwnych ładunkach w porównaniu do cząstek normalnej materii. Wyobraź sobie, że masz dwa pudełka pełne klocków. Niektóre klocki są czerwone, a niektóre niebieskie. Powiedzmy, że to pudełko reprezentuje normalną materię. Antymateria byłaby antypudełkiem z klockami o przeciwnych kolorach. Niebieskie bloki w antypudełku są czerwone, a czerwone bloki w antypudełku są niebieskie. Kiedy te pary stykają się ze sobą, znikają lub unicestwiają i zamieniają się w energię. Tak właśnie dzieje się, gdy spotykają się cząstki materii i antymaterii. Może to mieć związek z ciemną błyskawicą, ponieważ wydziela się światło, które tak naprawdę nie jest widoczne. Zwykłe błyskawice obejmują elektrody o mniejszej energii. W ciemnych błyskawicach elektrody są wysokoenergetyczne, rozbijają się o cząsteczki powietrza i w ten sposób wytwarzają promienie gamma. Anomalia w Morzu Bałtyckim. W 2011 ekipa nurków wybrała się na poszukiwanie skarbów na dnie północnej części Bałtyku. Jednak to, na co natrafili, było dość osobliwe. Kiedy pokazali zdjęcia obiektu, wielu wierzyło, że patrzy na zatopiony statek kosmicznej obcej cywilizacji. Inni uważali, że obiekt jest dziełem natury, jednak metale, które w nim znaleziono, zdecydowanie nie mogły uformować się naturalnie. Dziś niektórzy naukowcy uważają nawet, że mogło to być coś, co pamięta jeszcze epokę lodowcową. Możliwe, że to meteoryt, który ugrzązł wtedy pod warstwą lodu. Malstrom to rodzaj potężnego prądu, który tworzy się przy zderzeniu dwóch prądów. Powstaje wtedy wir, którego bali się nawet nieustraszeni Wikingowie. Malstromy były tak potężne, że potrafiły zatopić duże statki. Wiry te wciąż bywają niebezpieczne. Na szczęście nie dla dużych, nowoczesnych statków, których wielkość pozwala wytrzymać tę niszczącą siłę. Mimo to statek wycieczkowy, który wpadnie w Malstrom, zwykle musi mierzyć się z potężnymi falami, które mimo jego sporych gabarytów są w stanie dość intensywnie go rozkołysać. Malstrom bywa tak silny, że może zmieniać się w swego rodzaju podwodną czarną dziurę. Tak, czarne dziury znajdziecie nie tylko w kosmosie. Można je znaleźć również na naszej rodzimej planecie, wirujące w oceanach. Podobnie do znanych nam czarnych dziur są tak ciasno zbite, że nic, co jest w nich uwięzione, nie może wydostać się na zewnątrz. Podwodne czarne dziury często mają średnicę nieprzekraczającą 150 km. Gdybyście wpadli do jednej z nich, prawdopodobnie nawet byście się nie zorientowali. Działają jak wiry, ale ich rozmiar sprawia, że nawet profesjonaliści łatwo zauważają ich granice. Mam dla Was coś na odprężenie. Następnym razem, gdy pójdziecie na plażę, wytężcie wzrok, a może zobaczycie zjawisko optyczne zwane zielonym promieniem. Można je zaobserwować krótko po zachodzie słońca lub tuż przed jego wschodem. Występuje wtedy, gdy słońce jest prawie całkowicie pod horyzontem, podczas gdy jego górna obręcz jest jeszcze widoczna. Przez sekundę lub dwie ta górna krawędź wydaje się zielona. To dlatego, że gdy słońce przesuwa się po niebie w dół, patrzymy na nie przez grubsze części atmosfery. Gdy zanurza się pod horyzontem, światło załamuje się lub wygina w atmosferze i ulega rozproszeniu. Najlepiej obserwować to zjawisko w jasny, bezchmurny dzień.
Mieliście nadzieję, że w końcu popływacie sobie w oceanie, a okazało się, że woda jest czerwona? Lepiej do niej nie wchodźcie. Floryda jest znana z czerwonych pływów. Występują, gdy stężenie specyficznych mikroskopijnych alg jest wyższe niż zwykle. Tysiące gatunków alg w wodach morskich i słodkich są w większości nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt, a nawet są źródłem tlenu, więc bardzo nam się przydają. Jednak niektóre z nich, jak na przykład algi, które zmieniają kolor oceanu na czerwony, mogą być bardzo niebezpieczne dla zwierząt morskich, takich jak żółwie, ryby i ptaki. Potrafią w mgnieniu oka się rozprzestrzenić i wytwarzać szkodliwe dla ludzi neurotoksyny. Są niebezpieczne, zwłaszcza dla osób mających problemy z oddychaniem. Takie osoby powinny unikać obszarów, w których występują czerwone pływy, szczególnie gdy wiatry są dość silne, by skierować algi w kierunku brzegu. Wulkany wyrzucają trujący gaz, popiół i rozgrzaną do czerwoności lawę. To najbardziej oczywiste zagrożenia, których większość z nas jest już świadoma. Ale podwodne wulkany mogą być zdradliwe na swój własny sposób. Czasami, gdy znajdują się w płytkich wodach, sygnalizują swoją obecność, wyrzucając wysoko nad powierzchnię wody parę wodną i odłamki skał. Podmorskie wulkany są otoczone nieograniczonym dopływem wody, więc mogą zachowywać się inaczej niż te na lądzie. Kiedy wybuchają, woda morska dostaje się do aktywnych podmorskich otworów wentylacyjnych. Lawa może rozprzestrzeniać się po płytkim dnie morskim, a czasem nawet spływać z wulkanów lądowych do morza. Gdy znajdzie się w wodzie, potrafi ostygnąć tak szybko, że rozpada się na gruz i piasek, pozostawiając duże ilości gruzu wulkanicznego. Kojarzycie te popularne plaże z czarnym piaskiem na Hawajach? Właśnie tak powstały. Gorąca lawa i potężne erupcje z pewnością nie brzmią bezpiecznie, a podmorskie wulkany w głębszych wodach są równie niebezpieczne, nawet jeśli nie wybuchają. Wytwarzają kieszenie z pęcherzykami powietrza. Bąbelki te zmniejszają gęstość otaczających je wód, co może nawet zatopić statki. Najgorsze jest to, że patrząc na powierzchnię oceanu, nie widać, że coś jest nie tak. Ale w tym samym czasie malutkie bąbelki po cichu pracują, by zmniejszyć zdolność statków do utrzymywania się na powierzchni. Fale krzyżowe to rzadkie zjawisko, które przyjemnie się obserwuje, jednak jest bardzo niebezpieczne. Te kwadratowe fale pojawiają się w płytkich obszarach oceanu. Najczęściej można zobaczyć je we Francji lub na niektórych plażach Tel Awiwu, ale natraficie na nie także w wielu innych miejscach na świecie. Fale krzyżowe występują, gdy dwa rodzaje płynących pod skośnymi kątami fal spotykają się ze sobą. Tworzą wtedy wzór przypominający szachownicę. Najczęściej powstają podczas zderzenia dwóch różnych prądów lub gdy prąd kieruje falę w jednym kierunku, a silny wiatr w przeciwnym. Mogą być niebezpieczne dla pływaków i żeglarzy. Fale wytwarzane przez silne prądy oceaniczne mogą być dość nieprzewidywalne i osiągać duże wysokości, nawet do 3 metrów. Zjawisko to jest czasem nazywane białą ścianą. Fale mogą być na tyle potężne, by przewrócić nawet duże łodzie. Jeśli napełnicie czystą szklankę wodą z oceanu i przyjrzycie się jej bliżej, zobaczycie, że jest pełna bardzo małych cząsteczek. Woda morska zawiera rozpuszczone sole, tłuszcze, algi, białka, detergenty i inne kawałki różnego rodzaju materii. Jeśli nią potrząśniecie, zauważycie, jak na jej powierzchni tworzą się drobne bąbelki. Tak właśnie tworzy się piana morska, gdy fale i wiatry wzburzają ocean. Z kolei przyczyną gęstej piany morskiej może być kwitnięcie alg. Kiedy kwitnące algi rozpadają się w morzu, duże ilości tej materii przemieszczają się w kierunku suchego lądu. Piana morska zazwyczaj nie jest niebezpieczna dla ludzi, ale gdy algi się rozpadają, może to mieć negatywny wpływ zarówno na nas, jak i na środowisko. Kiedy pękają bąbelki piany morskiej, zawarte w nich toksyny uwalniają się do powietrza i mogą podrażnić oczy lub spowodować inne problemy zdrowotne. W miejscach, gdzie rzeka wpada do morza lub oceanu, można zaobserwować falę pływową. Jest to potężny przypływ biegnący pod prąd i spiętrzający rzekę. Następstwem fali pływowej jest nagła zmiana głębokości. Fale te klasyfikujemy jako przypływ, przez który rzeka robi się głębsza. O odpływie mówimy wtedy, gdy rzeka nagle staje się bardzo płytka. Nie wszędzie można zaobserwować to zjawisko. Rzeka musi być dość płytka, a jej ujście bardzo wąskie. Miejsce, w którym morze i rzeka się spotykają, musi być płaskie i szerokie, a obszar pomiędzy odpływem i przypływem powinien mieć co najmniej 6 metrów szerokości. Oczywiście są pewne wyjątki, jak na przykład największa na świecie rzeka Amazonka. Mimo że ujście Amazonki nie jest wąskie, to obserwujemy tu tego typu fale.
Dzieje się tak dlatego, że jej ujście jest płytkie, ma wiele piaszczystych łach i nisko położonych wysp. Pływy są tam tak silne, że rzeka nie ma nawet delty. Jej osady trafiają bezpośrednio do Oceanu Atlantyckiego, gdzie zabierają je szybko płynące prądy. Pływy są często nieprzewidywalne i mocno wzburzają wodę. W wielu przypadkach zmieniają kolor rzeki z zielonkawego lub niebieskiego na brązowy. Mogą też uszkodzić roślinność, a nawet wyrwać drzewa wraz z korzeniami. Tak więc sporty rekreacyjne, takie jak kajaki czy surfing, mogą być w tych miejscach niebezpieczne. Jeśli będziecie chcieli się im przyjrzeć, zachowajcie ostrożność. Fale pływowe mogą przelać się przez punkty widokowe i porwać wszystko, co stanie im na drodze. Jeśli przebywacie akurat w słonecznej Arizonie, upewnijcie się, że po godzinie 19 w waszej wannie nie śpi żaden osioł. Zakazujące tego czynu prawo ustanowiono w 1924 roku po incydencie, który miał miejsce podczas powodzi. Pewien kupiec często pozwalał swojemu osiołkowi spać w wannie. Było to w czasach, gdy nie mocowano ich do podłogi i dało się je łatwo przenieść. Gdy pewnej feralnej nocy miasto zostało zalane, nurt rzeki porwał śpiącego osła, przepłynął przez miasto i wylądował w dolinie oddalonej o 1,5 kilometra. Biedne zwierzę utknęło w wannie i bezradnie dryfowało, aż w końcu mieszkańcy wybawili je z opresji. Akcja ratunkowa pochłonęła wiele energii i środków, więc szybko wydano nowy dekret zakazujący osłom spać w wannach. To prawda! Na Samoa, jeśli mąż zapomni o urodzinach żony, ta może zgłosić się z tym do władz. Po pierwszym tego typu incydencie wydawane jest formalne ostrzeżenie. Można by się spodziewać, że w następnym roku małżonek ustawi wystarczająco dużo przypomnień, aby tym razem nie zapomnieć. Jeśli jednak ponownie wyleci mu to z głowy, jest przesłuchiwany w celu ustalenia, jak znów mogło się to stać. W zależności od skuteczności obrony jego zapominalstwa, mogą czekać go poważne konsekwencje. Niech no tylko wróci do domu! Wracamy do Arizony. Jeśli chcielibyście usunąć z waszej posesji karnegię olbrzymią, potrzebujecie na to specjalnego zezwolenia. W przeciwnym razie możecie trafić za kratki nawet na 3 lata. Kaktusy te mogą żyć do 200 lat. Są tak ściśle chronione, ponieważ zakwitają po raz pierwszy dopiero w wieku około 35 lat. Znaleźliście się na pięknej plaży we Włoszech, biegnącej wzdłuż nadmorskiej miejscowości Eraclea i oczywiście przynieśliście wiaderko. Tylko nie róbcie żadnych zamków z piasku, uznano je za niebezpieczne, ponieważ łatwo można się o nie potknąć. Tak więc idąc na plażę, zostawcie wiaderko w domu. W przeciwnym razie możecie zostać pociągnięci do odpowiedzialności opłacenia kary w wysokości do nawet 250 euro. Jadąc drogą lub wędrując przez lasy w Stanach Zjednoczonych, możecie zobaczyć dziwny fioletowy znak namalowany na płocie, słupie, a nawet drzewie. W kilku stanach ostrzegają one, aby nie wkraczać na teren prywatny. Używa się farby zamiast normalnych znaków ostrzegawczych, ponieważ jest to tańsza i trwalsza alternatywa. W ciągu ostatniej dekady wprowadzono je w 15 stanach, a liczba ta najprawdopodobniej się zwiększy. Warto mieć to na uwadze i nie ryzykować. Pewnego dnia władze Singapuru zauważyły, że oczyszczanie miasta z gumy do żucia pochłania ponad 200 tysięcy dolarów singapurskich rocznie, w przeliczeniu to jakieś 700 tysięcy złotych. I to nie spod krzeseł i stołów. Znajdowano ją w newralgicznych miejscach w metrze, co wpływało na czujniki, powodując opóźnienia. Koniec końców, w 1992 roku guma została oficjalnie zakazana. Prawo złagodzono dla turystów. Zezwala się na wwożenie do kraju niewielkich ilości. Ponadto dentyści mogą również przepisywać gumę swoim pacjentom dla utrzymania higieny jamy ustnej. W Singapurze pojawił się też inny problem dotyczący czystości, tym razem w publicznych toaletach. Władze zdały sobie sprawę, że w całym kraju było zdecydowanie za dużo brudnych szaletów. Bez wątpienia mogło to zagrozić ich reputacji jednego z najczystszych krajów na świecie. Wprowadzono więc system monitorowania, w którym agenci toaletowi stale obserwują toalety, upewniając się, że wszystkie są czyste. Właściciele firm, które nie spełniają standardów higieny, są zgłaszani do odpowiednich instytucji. Idziecie ruchliwą ulicą w Tajlandii, upuszczacie banknot, zrywa się wiatr i zaczyna go nieść, więc rzucacie się w gorączkową pogoń. Jesteście wystarczająco blisko, aby złapać banknot, ale pamiętajcie, że nie wolno używać do tego stopy.
Nadepnięcie na banknot postrzega się jako wykroczenie. Stopy są bowiem w Tajlandii uważane za nieczyste. Nie można nadepnąć na tajskie pieniądze, ponieważ znajdują się na nich portrety ważnych osób. Bez względu na to, jak wielką wartość ma banknot, nie następujcie na niego, bo was zamkną. A teraz pędzicie autostradą w Niemczech. To jedno z ostatnich miejsc, gdzie możecie jeździć tak szybko, jak wam się żywnie podoba. W trakcie jazdy wskaźnik paliwa wskazuje, że bak jest pusty. Zjeżdżacie na pobocze i zatrzymujecie się. Zazwyczaj nie stanowi to problemu, ale tutaj takie zachowanie postrzega się jako ryzyko, którego można było uniknąć. Za to, że nie zatankowało się, kiedy była ku temu okazja, grozi mandat w wysokości 80 euro. Pamiętajcie też, że na autostradzie obowiązuje zakaz parkowania, cofania i zawracania. To nie plac manewrowy! W latach 40. pewna para sprzedawała w Connecticut pikle własnej produkcji. Sęk w tym, że towar był już przeterminowany, a mimo to próbowali go spieniężyć. Wkrótce zostali złapani i wprowadzono nowe prawo, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Zgodnie z nowym wymogiem, aby ogórek mógł być oferowany do sprzedaży, musiał się odbijać. W tamtych czasach był to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy można go bezpiecznie zjeść. Metody konserwacji ewoluowały i prawo zostało zapomniane, lecz obowiązuje do dziś. Jest późny wieczór w Nowym Jorku, a wy pędzicie do sklepu. Nie ma sensu zakładać butów, szkoda zachodu jak na tak krótką podróż. Jednak gdy przechodzicie przez ulicę, nagle zatrzymuje was policja. Jesteście zdezorientowani, bo nie zrobiliście nic złego. Słyszycie, że aresztują was za wykroczenie noszenia kapci po 22. Wprowadzono taki zapis, ponieważ uważa się, że śmierdzące kapcie przyciągają szczury i inne szkodniki. Co ciekawe, noszenie piżamy w miejscach publicznych jest w porządku. Jedziecie przez suche, piaszczyste drogi Australii Zachodniej. Przewozicie coś podejrzanego. Nieśmiało zmierzacie przed siebie, mając nadzieję, że nie zwrócicie na siebie uwagi. Jednak nie macie szczęścia. Zatrzymuje was Potato Marketing Authority. Przeszukują samochód i stwierdzają, że przewozicie ponad 50 kg ziemniaków. Ograniczenie ilości wprowadzono w 1946 roku, aby chronić działalność handlową w okresie poważnego racjonowania. Zapis usunięto w 2016 roku. Jeśli planujecie wycieczkę do Pałacu Westminsterskiego, lepiej nie przywdziewajcie stroju rycerza. W roku 1313 ogłoszono, że do środka nie wejdzie nikt ubrany w metalową zbroję. Zdecydowano się na to ze względów bezpieczeństwa. Kilka dodatkowych lat zajęło, aby wprowadzić zapis w życie. Początkowo hrabia Lancaster zignorował przepis, ale po tym, jak go oskarżono, od 1319 roku w parlamencie nie zjawił się nikt w zbroi. Prawo to obowiązuje do dziś. W Grecji znajduje się wiele niesamowitych zabytków, które przetrwały próbę czasu. Jednak największym zagrożeniem jest dla nich masowa turystyka. Aby temu przeciwdziałać, wprowadzono prawo zakazujące wchodzenia na tereny zabytkowe w wysokich obcasach. Odeon Heroda Attyka, najwspanialszy starożytny teatr o amfiteatralnej widowni, został zbudowany w 161 roku naszej ery. Dziś widać wyraźne uszkodzenia spowodowane krokami turystów. Wśród nich w szczelinach znaleziono również 30 kg gumy do żucia, więc zakazano też jedzenia i picia. Puszczacie latawiec w australijskim stanie Victoria, co jest czynnością z pozoru niegroźną. Nie zdziwcie się jednak, jeśli nagle zjawi się policja. W 1966 roku wprowadzono prawo mówiące, że jeśli puszczacie latawiec i zirytujecie tym kogoś będącego w pobliżu, to możecie zostać ukarani grzywną, i to nie małą, ale biorąc pod uwagę wielkość Australii, nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem miejsca do puszczania latawca bez narażania się na niemiłe spojrzenia. W Oklahomie dbanie o dobro psów jest cenione tak wysoko, że robienie dziwnych min w stronę psa jest nielegalne. Za podobny występek można dostać grzywnę, a nawet spotkać się z poważniejszą karą. Może i prawo to jest trochę dziwne, ale powinno się je respektować na całym świecie. No, chyba że pies chętnie podejmie tę grę i odpowie jakąś głupią miną. To drzewo z kolcami potrafi strzelać, więc lepiej trzymać się od niego z daleka. Łoskotnicę pękającą, bo tak się oficjalnie nazywa, znaleźć można w Amazonii. Jej owoce mają kształt małej dyni. Z czasem dojrzewają i twardnieją i wtedy robi się ciekawie. Kiedy owoce są już dojrzałe, pękają i wystrzeliwują z siebie nasiona.
Te niewielkie nasionka osiągają wtedy prędkość 240 km na godzinę i mogą pokonać nawet 18 metrów. Przebywanie w pobliżu drzewa może być wtedy ryzykowne. Co więcej, nasiona są też trujące. Oczywiście istnieją drzewa, które nie osiągają idealnego pionu, ale wygięte drzewo, którego gałęzie dotykają ziemi, to coś, co przyciąga uwagę. El Árbol de la Sabina rośnie w Hiszpanii. Jego kształt zależy od wiatru, bo wygina się zgodnie z jego kierunkiem. W rezultacie mamy drzewo, które nie tylko zadziwia kształtem, ale także zmienia go w zależności od pogody. Może ono osiągnąć ponad 8 metrów wysokości i często rośnie w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, takich jak na przykład skały. Co powiecie na drzewo, które jest równie stare co dinozaury? Odkryty w 1994 roku gatunek drzewa sosna volemia można zobaczyć w Górach Błękitnych w Sydney. Jego początki sięgają ponad 200 milionów lat wstecz, więc bardzo możliwe, że kręciły się wokół niego dinozaury. Ponieważ drzewa te są zagrożone i obecnie rośnie ich tylko 100, naukowcy nie za bardzo chcą zdradzić ich lokalizację. Chcą mieć pewność, że drzewa się zachowają. Drzewa są dla nich istotne również dlatego, że mogą pomóc nam dowiedzieć się więcej o przeszłości Ziemi. Kora może zdradzić nam wiele informacji, takich jak okresy temperatur czy ekspozycja na różne substancje chemiczne. Prosopis cineraria nazywa się drzewem życia, ponieważ jest w stanie wytrzymać trudne warunki i naprawdę dobrze się w nich rozwijać. Znajdziecie go na pustynnych obrzeżach Bahrajnu. Ma bardzo głęboki system korzeniowy, który pozwala mu przetrwać w palącym upale. Naukowcy wciąż nie mogą rozgryźć, jak udaje mu się zdobyć wystarczającą ilość wody. Jest to tak wyjątkowe drzewo, że co roku odwiedza je ponad 50 tysięcy turystów. La India Dormida w Panamie to górzysty obszar, który kształtem przypomina śpiącą dziewczynę. Jest częścią większego tajemniczego regionu, zwanego El Valle de Anton, znajdującego się w pobliżu jednego z największych uśpionych wulkanów na świecie. Rosną tam dość dziwne, kwadratowe drzewa, których słoje mają czasem idealny kąt 90 stopni. Naukowcy próbowali ustalić, skąd bierze się ten szczególny kształt. Pobrali nawet próbki niektórych drzew i posadzili je w innym miejscu, aby sprawdzić, czy go zachowają. Tak się nie stało, więc wiemy już, że dziwny kształt drzew ma coś wspólnego z samą doliną. Niektórzy uważają, że miejscowy rolnik mógł pierwotnie posadzić drzewa w skrzynkach. W ten sposób zmusiłby je, aby rosły w ten sam sposób, zmniejszając ilość odpadów drzewnych, jako że okrągłe drzewa często są cięte na kawałki o ostrych kątach. Jedno z najstarszych i największych drzew na świecie znajduje się w Parku Narodowym Sekwoi w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się General Sherman i ma 84 metry wysokości. Jest prawie tak duże jak Statua Wolności. Jego obwód jest równie imponujący, gdyż blisko ziemi wynosi około 31 metrów. Jeśli chodzi o jego wiek, możemy jedynie zgadywać, że wynosi on od 2300 do 2700 lat. Ja myślałem, że to ja jestem stary. Istnieje wiele pięknych gatunków drzew, ale żadne z nich nie dorównują eukaliptusowi tęczowemu znalezionemu na Filipinach. Jego wielobarwna kora sprawia wrażenie ręcznie malowanej. Ma też nieregularnie cieniowane warstwy, dzięki czemu możemy podziwiać wiele kolorów naraz, od zielonego do niebieskiego, potem fioletowego, pomarańczowego, a na końcu brązowego. Mimo to nie używa się go do celów dekoracyjnych, a do produkcji papieru. W Namibii znajduje się drzewo, które również ma dziwny kształt, a do tego jest dość niebezpieczne – drzewo butelkowe. Jak sama nazwa wskazuje, przypomina butelkę. Ma okrągły pień, który zwęża się ku górze. Jednak mleczny sok zbierany z tego drzewa jest niezwykle trujący. Legenda głosi, że miejscowi myśliwi dla zwiększenia skuteczności maczali w nim swoje strzały. Kiedy kwitnie, wygląda naprawdę pięknie ze swoimi różowymi i białymi kwiatami o czerwonych środkach. Nikogo raczej nie zdziwi widok krzywego drzewa, ale żeby zobaczyć cały ich las, trzeba wybrać się do Gryfina w Polsce. W pobliżu miasta znajduje się las, w którym rośnie 400 zakrzywionych drzew. Zostały wygięte w wyniku mechanicznych uszkodzeń. Nie wyrosły tak naturalnie. Jednak cel takiego zabiegu do dziś pozostaje zagadką.
Niektórzy twierdzą, że ich drewno miało być przeznaczone na produkcję mebli lub budowę łodzi. Puchowiec pięciopręcikowy zawładnął starożytnymi świątyniami Ta Prohm w Kambodży, tworząc spektakularny widok. Jego masywne gałęzie mogły swobodnie rosnąć nad budowlami już od XII wieku. Świątynie zostały odrestaurowane i są dostępne dla turystów. Kroton Lechleri rośnie na Wyspach Kanaryjskich w północno-zachodniej Afryce. Miejscowi mawiali, że po śmierci smok przekształca się właśnie w takie drzewo. Skory tego osiągającego 15 metrów wysokości olbrzyma można zebrać czerwoną żywicę zwaną smoczą krwią. Do dziś używa się jej jako barwnika, ma też zastosowanie w medycynie. Jednym z największych, najstarszych i najbardziej imponujących drzew na świecie jest baobab na farmie Sunland w Afryce Południowej. Ma 22 metry wysokości i obwód wynoszący 47 metrów. Co czyni go jeszcze bardziej spektakularnym, to fakt, że jest naturalnie pusty w środku. W 1933 roku w drzewie urządzono mały salonik. Początkowo mógł pomieścić do 20 osób, ale teraz jest w stanie ugościć nawet 60. Co więcej, drzewo ma ponad 6 tysięcy lat. Brzoza brodawkowata rozprzestrzeniła się w Skandynawii oraz w północno-wschodniej Europie i znalazła sposób na odbijanie światła. Jej kora stała się jaśniejsza, a podczas chłodniejszych pór roku, kiedy jej gałęzie zamarzają, serwuje nam widok rodem z naturalnej zimowej krainy czarów. Drzewo nawiązało również współpracę z grzybem, który łączy się z jego korzeniami i rozprzestrzenia się pod lasem, zbierając składniki odżywcze, do których drzewa nie są w stanie dotrzeć. Za te usługi drzewo daje grzybowi w zamian cukry. Towarzysz brzozy jest niebezpieczny i nie powinien być spożywany przez ludzi. Łatwo go rozpoznać dzięki klasycznemu szkarłatnemu kapeluszowi z białą obwódką. Naturalnym festiwalem, którego nie można przegapić, jest sezon kwitnienia wiśni w Japonii. Różowo-białe kwiaty są głęboko zakorzenione w japońskiej kulturze, idąc w parze z lokalnym powiedzeniem zwanym Mononoaware. Byłem blisko? Które w wolnym tłumaczeniu oznacza, że wszystko jest tymczasowe, niezależnie od tego, jak doskonałe lub piękne się wydaje. Jeśli kiedykolwiek odwiedzicie Japonię, szybko zauważycie, że symbol kwiatu wiśni jest wszędzie. Od logotypów firm, po ubrania czy przedmioty gospodarstwa domowego. W Parku Narodowym Yosemite w USA rosło kiedyś niesamowite drzewo, z którego zrobiono tunel. Była to sekwoja wieczno-zielona, mająca 70 metrów wysokości. Nadano jej przydomek Wawona, co w języku rdzennych Amerykanów oznacza pohukiwanie sowy. Drzewo upadło w 1969 roku z powodu obfitych śniegów, ale przetrwało jako ekosystem dla zwierząt, roślin i owadów. Utworzono w nim również tunel, przez który można przejechać. Gatunek drzewa znany jako Penantia baylisiana jest najrzadszą rośliną na Ziemi. Księga Rekordów Guinnessa odnotowało jedno pojedyncze drzewo z tego gatunku u wybrzeży Nowej Zelandii. Nie zawsze było tak samotne. Stało się tak, gdy ludzie sprowadzili na wyspę kozy, które oskubały każdego innego członka jego rodziny. Na szczęście naukowcy szukają sposobów na zasadzenie nowych okazów. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Do usłyszenia. Pięknie. Spacerujesz z przyjacielem i patrzysz w niebo. Słońce wygląda dziś jakoś inaczej. Jakby otaczał je pierścień przypominający tęczę. Mówisz przyjacielowi, żeby spojrzał w górę. Odciąga wzrok od telefonu i mówi, że nie powinieneś patrzeć bezpośrednio na słońce. Nagle każe ci się zatrzymać i tłumaczy, że to co widzicie to halo wokół słońca i jeśli nie masz akurat przy sobie największego parasola na świecie, to powinniście natychmiast znaleźć schronienie. Halo zwiastuje zbliżającą się ulewę lub burzę śnieżną. Zjawisko wywołane jest przez chmury stworzone z ogromnej ilości małych kryształków lodu. Słońce przechodzi przez kryształy, co powoduje załamanie światła, podobnie jak wtedy, kiedy powstaje tęcza.
Nie patrz bezpośrednio na to zjawisko. Może cię to kusić, ponieważ nie jest to coś, co widujemy codziennie, a dodatkowo jest naprawdę piękne. Jednak promienie ultrafioletowe padające na tkankę siatkówki mogą poważnie ją uszkodzić, więc nie warto. Zabezpiecz oczy okularami i będzie w porządku. Całość trwa przez około 40 minut, a chmury, które go tworzą, to te same, które sprawiają, że w niektóre noce księżyc otoczony jest przez dziwny pierścień. W lipcu 2020 mogliśmy zaobserwować kowadło chmurowe. Rzadką formację burzową, która powstaje, gdy silny prąd powietrza unosi parę wodną. Powietrze się rozszerza, a po zetknięciu ze stratosferą zaczyna rozprzestrzeniać się poziomo. Wtedy gęsta chmura kształtem zaczyna przypominać kowadło, a czasem nawet wygląda jak grzyb. Kowadło chmurowe powoduje jeden z najniebezpieczniejszych piorunów, prawdziwy grom z jasnego nieba. Piorun ten magicznie pojawia się na błękitnym niebie, podczas gdy burza szaleje wiele kilometrów dalej. Ten typ pioruna tworzy się u szczytu kowadła, a jego uderzenie może być 10 razy silniejsze niż typowe uderzenie pioruna. Ludzie bardzo przestraszyli się na widok tej ogromnej chmury i myśleli, że wydarzyło się coś strasznego. Lokalsi robili kowadłu zdjęcia i wrzucali je na swoje media społecznościowe, zanim wyjaśniło się, co tak naprawdę się dzieje. Władzom udało się wszystkich uspokoić, informując, że to tylko piękne zjawisko naturalne. Zazwyczaj, nim kowadło chmurowe się rozproszy, trzyma się jednego obszaru, niezależnie od siły wiatru. Jeśli spojrzysz na zachodnie wybrzeże Francji, zobaczysz Île d'Ure. Błękitna woda, czyste, piaszczyste plaże i zachwycające latarnie sprawiają, że to miejsce jest bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym. Jednak chyba najciekawszą atrakcją na wyspie jest to, co można podziwiać stojąc na brzegu. Fale krzyżowe. Niespotykany wzór przypomina szachownicę rozpostartą na oceanie. To zjawisko naturalne urzekło wielu turystów, którzy lubią obserwować je z wysokości, na przykład z pobliskiej latarni, skąd robią mu zdjęcia. Niektórzy mówią, że gdy patrzy się na fale z góry, wygląda to trochę tak, jakby pod nimi znajdowała się metalowa krata. Fale te są naprawdę fascynujące, ale ludzie, którzy cieszą nimi oko, utrzymując dystans, wiedzą co robią. Lepiej trzymać się wtedy z dala od wody. Aby zrozumieć, w jaki sposób powstają, trzeba wiedzieć, jak tworzą się zwykłe fale. Ogólnie rzecz biorąc, fale mogą przemierzyć wiele kilometrów, w zależności od wiatrów i pogody. Nawet w pozornie spokojne dni, burze rozgrywające się w innych rejonach mogą powodować silne fale, które wpływają na otaczające je spokojne wody. Kiedy fale przemierzają duże odległości, nazywamy je falami martwymi lub wezbranymi i różnią się one od fal, które wytwarzane są przez okoliczne wiatry. Kiedy spotkają się dwie fale martwe nachodzące z dwóch różnych kierunków, powstaje morze krzyżowe i to właśnie to zjawisko odpowiada za krzyżowanie się fal, które można obserwować na Île d'Ure. Choć fale te są jednym z powodów, dla których ludzie tłumnie przybywają na wyspę, przez większość czasu morze jest wyjątkowo spokojne. Morze krzyżowe pojawia się jedynie w określonych porach roku i towarzyszą temu specyficzne warunki pogodowe. Mieszkańcy tego rejonu dobrze wiedzą, że należy się wtedy trzymać z dala od wody, więc rzadko zdarza się, żeby fale kogoś porywały. Jednak przez kwitnącą tam turystykę na plażach roi się od znaków ostrzegawczych informujących przyjezdnych przed niebezpieczeństwem. Niestety nie do wszystkich ta wiadomość dociera. Było kilka przypadków, gdy ludzie wpadali w pułapkę fal krzyżowych, ale na szczęście udało im się bezpiecznie dopłynąć do brzegu. Fale krzyżowe stały się wyjątkowo atrakcyjnym celem podróżników, głównie przez to, że nie ma na świecie innego miejsca, w którym by powstawały. Tak naprawdę nikomu nie udało się jeszcze wypatrzyć fal krzyżowych poza wyspą Re. Jednak fale martwe są dość powszechnym zjawiskiem, więc teoretycznie fale krzyżowe mogą powstać wszędzie. Jeśli kąt natarcia dwóch fal jest wystarczająco ostry, mogą one wyglądać jakby pochodziły z jednego kierunku, nawet jeśli tak nie jest. Co więcej, fale stopniowo tracą na sile w trakcie podróży, więc ich grzbiety nie są tak postrzępione jak ich przybrzeżnych odpowiedników. To właśnie te specyficzne wiatry i pogoda Île d'Ure tworzą idealne warunki do powstawania Morza Krzyżowego. Rok 2009 we Włoszech. Pewien mężczyzna siedział akurat w swojej kuchni, kiedy zobaczył kilka migoczących świateł. Wiedział, co należy zrobić. Przeniósł swoją rodzinę w bezpieczne miejsce. Kilka sekund później potężne trzęsienie ziemi nawiedziło cały region. Jego rodzina przeżyła dzięki jego szybkiej reakcji.
Wiedział, że te migoczące światła zwiastują nadchodzące trzęsienie ziemi. Ludzie widywali je od wieków, a niektórzy myśleli, że to jakiś znak pochodzący z kosmosu. Naukowcy nigdy nie brali ich na poważnie, ale po wynalezieniu fotografii pojawiało się coraz więcej dowodów. Wkrótce zauważono to powiązanie. Światła pojawiają się, a wkrótce zaczyna się trzęsienie ziemi. Po poszukiwaniach rzeczywiście znaleźli zapiski sprzed setek lat dotyczące tych świateł. Przedstawiały niebieskawe płomienie, pojawiające się tuż przed trzęsieniem ziemi. Mam gęsią skórkę. Kraby z Wyspy Bożego Narodzenia raz w roku uczestniczą w niesamowitym zjawisku. Ich okres migracji jest określony przez fazę księżyca i pierwsze opady deszczu między październikiem a lutym, choć dokładnej daty nie da się przewidzieć. W pewnym momencie kraby opuszczają swoje leśne domy i migrują masywnymi hordami w kierunku morza. Miliony tych stworzeń, całe morze czerwonych krabów, można zaobserwować, gdy przemierzają wyspę, blokując drogi i zmierzając w stronę oceanu. Tam składają jaja i na kolejny rok wracają do lasu. W indyjskim stanie Meghalaya istnieją mosty całkowicie stworzone z żywych korzeni drzew. Tworzą je splątane grube korzenie, które są wystarczająco silne, aby utrzymać ponad 50 osób naraz. Plemiona Kasi i Jaintia są mistrzami w sztuce uprawy tych obłędnych mostów. Potrzebują ich, aby z łatwością przekraczać strumienie. Niektóre z tych mostów korzeniowych mają ponad 180 lat. Aby je wykonać, członkowie plemion dbają o korzenie, aż urosną na tyle długie, że dotrą na przeciwległy brzeg. Wyhodowanie mostu może zająć nawet 10 do 15 lat. W procesie tym korzenie mocno splatają się ze sobą, dzięki czemu mosty są tak wytrzymałe. A kiedy most jest już w pełni rozwinięty, może przetrwać ponad 500 lat. Podczas gdy jedne korzenie ulegają rozkładowi, nowe stale rosną. Dlatego te niezwykłe naturalne konstrukcje mogą tak długo przetrwać. Słupy światła to kolorowe wiązki światła, które wystrzeliwują z ziemi w kierunku nieba albo świecą w dół z chmur. Zazwyczaj występują one tylko w niskich temperaturach, ponieważ tworzą się, gdy światło słoneczne odbija się od unoszących się w powietrzu kryształów lodu. Im wyżej kryształy znajdują się w powietrzu, tym wyższe stają się słupy. Najczęściej spotyka się je o wschodzie i zachodzie słońca. Na całym świecie istnieją ukryte jaskinie, które są wypełnione świecącym światłem. To światło pochodzi od setek robaków świętojańskich, które stworzyły sobie przytulny dom w jaskiniach. Niektóre z tych jaskiń mają ponad 30 milionów lat. Większość z nich można znaleźć w Nowej Zelandii i Australii. Robaki same w sobie nie świecą. Larwy tworzą jedwabne sznury ze śluzu, a sznury te tworzą sieci i to właśnie one mogą oświetlić całą jaskinię. Ich celem jest przyciągnięcie much i innych smacznych owadów, które robaki świętojańskie mogą schrupać. Tęczowe drzewa są w 100% prawdziwe. Te kolorowe cuda pochodzące z Filipin i Indonezji nazywane są tęczowym eukaliptusem lub gumą tęczową. Tęczowe odcienie są tworzone przez kontrast kolorów starej i nowej kory. Gdy cienkie warstwy powierzchniowe kory złuszczają się, odsłaniają nowe o jaśniejszych, bardziej przyciągających wzrok kolorach. Nowa kora jest zielona, potem zmienia się w fioletową, następnie w czerwoną, a na końcu w brązową. Dzieje się tak, ponieważ drzewa zawierają substancję zwaną chlorofilem i to ona sprawia, że kora jest zielona. W miarę starzenia się każdy pasek kory traci chlorofil i powoli zmienia swój kolor.